Dobra, więc proszę Państwa. Dzisiaj mamy w planie omówić cywilizację bizantyjską. Jest to tak ważny temat, że ja nawet nie będę mówił o zwierzątce, z wyjątkiem jednej rzeczy, o której dostałem przypominałkę. Ktoś prosił, żeby podać liczby dotyczące sterowania międzynarodowego. No więc wam to podam. W tej chwili tu wypiszę nawet. Rok 13, no bo zatem mam dane już ukończone. I teraz tak, USA. Udział w sterowaniu międzynarodowym 17,0. Na drugim miejscu jest oczywiście Chińska Republika Ludowa i ona ma już 15,9. Proszę Państwa, tu komentarz. Szybkość wzrostu udziału Chin jest 1% rocznie. To jest jak torpeda dosłownie. To jest nawet szybciej niż wzrost tego udziału Zjednoczonego Królestwa w XIX wieku, kiedy Wielka Brytania była pierwszym mocarstwem świata i jeszcze do 870 roku ten udział szybko rósł. No to, ale nie tak szybko jak w tej chwili Chin. Wszystko teraz się szybciej odbywa. I Amerykanom spada mniej więcej 0,3 rocznie. A to już zamkniemy. Te szumy nie przeszkadzały. Amerykanom spada o 0,3 rocznie, a Chinom rośnie o 1 w górę. Czyli z tego wynika, że w tym roku Chiny zdystansują USA. To jest punkt krytyczny i to, co się w tej chwili dzieje, jest ściśle związane z tym punktem krytycznym. Bo sama Rosja jeszcze by się na USA nie była w stanie porwać, ale jeszcze, bo niedługo to już będzie mogła. 8,3. Proszę zauważyć, że nad samą Rosją to jeszcze póki co Stany mają ponad dwukrotną przewagę. Więc jak ja powiedziałem, jeszcze gdyby to tylko był pojedynek USA i Rosja, to Stany by jedną łapą rozplaskały Rosję. Potem idą Niemcy, a tu w kolejności siły. Niemcy mają 6,8. Proszę zauważyć, że alians niemiecko-rosyjski, gdyby miał miejsce, a tam są zakulisowe ruchy. Zauważcie, jak Niemcy reagują na wypadki ukraińskie, a jak Stany reagują. Jaka rozbieżność jest między tymi reakcjami. No to proszę Was, to Niemcy mają, Niemcy i Rosja wymiary ponad 15, czyli no dwukrotnej przewadze Stanów mowy nie ma. A w ogóle to już by było porównywalne ze Stanami. Natomiast proszę zauważyć, że te no, połączone siły prawie by dorównywały Chinom. Czyli to mogłoby być groźne dla Chin. Słucham? Jaki jest gradient sterowania Niemiec? Ujemny. Ale wolniutko, to znaczy zarówno Rosji spada, jak i Niemcom spada, ale to jest tak niecałe 0,1%. Czyli stosunek Niemiec, a tak samo Rosji do USA się polepsza. I niedługo oni już by się mogli stawiać, ale nie Chinom. Nie Chinom. Następnie jest Wielka Brytania. O. Wielka Brytania na 4. A i dalej jest Francja. 3.
1,0. Drobnicy nie pokazuję. No jeszcze dodam, słuchajcie, na boku, bo jeszcze na razie się w to ten konflikt nie angażuje. Japonia. Japonia ma 10,5. Duże znaczenie ma to, po czyjej stronie Japonia się opowie. No i Polskę podam, bo nas to interesuje. Zaledwie 1,6. Zagierka było 2,1. Czyli widzimy, jak przez trzecią RP spadł nasz udział w sterowaniu międzynarodowym. I tu wszystkie gadania, wolność, tu, Unii, Sruni, to jest tylko gadanie, to są tylko teksty, a realia są takie. To realia skumulowane z ćwierć wieku. Zagierka szło w górę, bo już dochodziło do 2,1 i wtedy zaczęto się obawiać nas. I nasi wrogowie z różnych stron, ja już tu nie wymieniam enumeratywnie, bo nikt nie jest bez winy, z zagranicy włączyły akcję dywersyjną w 80 roku. I ta dywersja jest niestety skuteczna. Teraz NATO. Już tej drobnicy nie podaję, bo to... A jak z Ukrainą było w zeszłym roku? Zaraz, 44,7. Ukraina miała ponad 5, więc jest się o co bicia. To akurat Ukrainy nie mam. Jak chcecie, to mogę za 2 tygodnie przynieść. Ale Ukraina to jest ponad 5, więc no powiedzmy sobie szczerze, jest się o co bić. I teraz idzie o to, żeby ją rozparcerować, bo jak ponad 5 dodamy do Rosji, no to to już by było no, już grubo ponad pół. Zarówno USA, jak i Chin. Teraz zobaczę, może mam tu z poprzedniego okresu, z poprzedniego roku. Być może, że będę miał zaraz. Zaraz wam tu podam. A jest, jest, jest. Mam Ukrainę za 2012 rok. No proszę bardzo. To tutaj napiszę 2012 rok, Ukraina. No, nie najgorzej pamiętałem, bo 5,0. Czyli to liczący potencjał, ale o tym potencjale decyduje wschód, bo tam jest cały przemysł. Zachód jest biedneńki. Środek jest taki lekko półśredni, a główny potęgotwórczy przemysł Ukraina ma na wschodzie, to jest 5. Teraz pewnie trochę spadło na 4,9 i o ten potęgotwórczy wschód się toczy teraz walka. Ale patrzcie, robimy analizę. Jeżeli to będzie miała Rosja, to proszę bardzo, 5 plus 8,3 to jest 13,3, no to jest grubo powyżej pół Chin i grubo powyżej USA. No, a to też będzie się toczyła walka tam realna i toczy się walka. I będzie się toczyć. To jest jeszcze, to ja robię tutaj na marginesie, bo to jest z poprzedniego roku. Ale Unia Europejska dla porównania. No, a to jest 44,7, Unia Europejska 25,9. O. To macie te liczby. Już tej drobnicy nie podaję, bo to szkoda na to czasu. Wystarczy sumaryczne podejście. Z drobnicy tylko wyróżniłem Polskę, ze zrozumiałych względów. Więc proszę was, to jest taka właśnie sytuacja. A teraz, przechodząc do tematu głównego, jest to cywilizacja bizantyjska. Proszę zanotować literami. Jest to dla nas w tej chwili najciekawszy z tych tematów, bo samiście widzieli, że jeśli chodzi o cywilizację turańską, to są u nas wpływy, bo te główne partie mają turański system sterowania wodzowski. To jest turańszczyzna, no zresztą
konieczny na ten temat opublikował w 20 latach po zamachu majowym artykuł, który udowadniał, że obóz marszałka Piłsudskiego to Turańcy. No na przykład to jest jedyny obóz polityczny, który nazywał się przywódcy. Mówiło się o nich Piłsudczycy. Narodowcy nie nazywali się Dmowszczykami. Ludowcy nie nazywali się Witosowcami. Mohadercy nie nazywali się na przykład Korfantowcami. Czyli inne partie miały model nie turański, a ci mieli model turański, tam więcej było cech. No na przykład jest faktem, że według koncepcji marszałka Piłsudskiego to no nie była potrzebna, nie było jakiejś szkoły wyższej administracji państwowej. Funkcję szkoły administracji państwowej spełniała armia i wyższa szkoła wojenna. To była ta wyższa szkoła. I z wojska przenoszono na stanowiska cywilne ludzi. No, premierem był generał dywizji Sławoj Składkowski i zarazem, no najpierw był ministrem spraw wewnętrznych, później został premierem. Ministrami byli na ogół pułkownicy, tych powiedzmy dobrych wojskowych generałów zostawiano w wojsku, bo wojsko było tym głównym matecznikiem. Więc można powiedzieć, że słabszych wojskowych przenoszono do służby cywilnej. No i była taka anegdota przedwojenna, jak tam ktoś do generała się zwraca, już nie pamiętam, co tam krytykuje w polityce obozu, który się nazywał sanacyjny. Sanacja moralna, odrodzenie moralne. Genialny, propagandowy pomysł. Polacy mają silne motywacje etyczne, no to proszę bardzo. Odrodzenie moralne, sanacja. No więc tam ten ktoś wytyka różne rzeczy, a generał mówi, proszę pana, ja jestem tylko generałem. Co innego, gdybym był pułkownikiem, bo urząd pułkowników sanacyjnych tam ci wszyscy, Beck, minister spraw zagranicznych, to był pułkownik artylerii konnej, zresztą po wyższej szkole wojennej, bo marszałek dbał o dobre kształcenie kadry i tych swoich z szybkiego awansu legionowego wysyłał i kazał zdobywać porządne wykształcenie wojskowe w Wyższej Szkole Wojennej. No i po prostu uważał, że Polska jest tak zagrożona militarnie, bo to była epoka, gdzie dominowały, proszę was, motywacje i metody walki energetycznej, to jeszcze długo potem trwało. Więc wobec tego, no właśnie, wojskowi są najlepszym materiałem. Komendantem głównym policji został generał brygady Jagrym Maleszewski. Zresztą ułan spod Rokitny, bardzo, bardzo dzielny człowiek. Ale on nie ruszał od strony fachowej policji, tam bardzo, bardzo go nawet policjanci polubili, nie narzekali. Później przyszedł generał Kordian Zamorski i ten zaczął już z wojska przenosić do policji z zachowaniem stopnia albo nawet awansując wojskowych. I to jak żeśmy robili te badania, docieraliśmy z Chemplem jeszcze do żyjących byłych oficerów polskiej policji przedwojennej, to oni mówili, że to już było ze szkodą dla działalności policyjnej. Zdecydowanie pamiętali to, bo tam przyszło dużo oficerów z wojska. No to jest ta sprawa, że policja oddziaływuje na własnych obywateli, a wojsko na wroga. I to najlepiej oddają tarcze strzelnice. A byłem szkolony i wojskowo, i policyjny jako szturmfuhrer, Ormopolizei. No a w wojsku to normalnie, bo jestem oberleutnantem SS, czyli służby samochodowej. Przeszedłem regularne szkolenie wojskowe i mogę wam powiedzieć, czym się różnią tarcze strzelnicze wojskowe od policyjnych. Bo i tu i do takich strzelałem, i do takich. Otóż proszę, no tak było za PRL-u, nie wiem jak jest teraz, to sprawdźcie. Wojskowe tarcze strzelnicze były takie, że dziesiątka, czyli ten najlepszy wynik, był albo na głowie,
tej sylwetki albo na pierściach, czyli wojskowy ma strzelać tak, żeby zabić wroga, bo inaczej zabije jego. Natomiast na tarczy strzelnicy i na strzelnicy policyjnej, czy wtedy milicyjnej, wtedy tam w Szczytnie, żeśmy taki kurs przechodzili, to proszę was... Na nogach albo na kolanach? Dziesiątka na kolanach. Dokładnie na kolanach, proszę pana. Bo chodzi o to, żeby... Żeby nie zabić. Ale unieszkodliwić. Unieszkodliwić, tak jest, tak jest. Dlaczego? Policja ma do czynienia z obywatelem własnego państwa. Jego zadaniem nie jest zabić tego przestępcę, to tylko fuszerzy policyjni zabijają, no, sprawa ma na lece. Zabili tych dwóch bandytów. To jest fuszerka policyjna. Gdyby to była akcja wojskowa, na medal. Ale policyjna, to przecież nie stracono dwa, już pomijając względy humanitarno-prawne. Przecież każdy przestępstwa to jest cenne osobowe źródło informacji. Nie wolno go niszczyć. To tak jakby policjant wziął i zniszczył podsłuch założony u domu przestępcy. Fuszerka. Policja ma unieszkodliwić, tak żeby go pojmać i formalnie postawić przed obliczem sprawiedliwości, a nieformalnie jak najwięcej się od niego dowiedzieć. A tu już ci policjanci, jak ich zabili, tych dwóch bandytów, to już nic od nich nie mogli dowiedzieć, niestety. Zresztą spalili ten budynek, no w ogóle policji nie wolno używać miotaczy ognia ani pocisków zapalających, a wojsko używa. Chociaż, żebyście wiedzieli, że na froncie, no to jest legalne, to jeżeli żołnierze złapią nieprzyjacielskiego, powiedzmy, obsługiwacza miotacza ognia, to zabijają od razu. Nie ma przebaczy. Choć jest to nielegalne, ale nikt tego nie ściga. Podobnie strzelców wyborowych, snajperów, jak złapią, to od razu kulę. Więc tak to tak nawiasem mówię, ale tego się nie dowiecie z podręczników, bo to trzeba robić rozpoznanie boje, czyli służyć, albo obserwacja uczestnicząca. No ja jestem w tej sytuacji, że mam dane z obserwacji uczestniczącej i w wojsku, i w policji. Więc proszę was, to jest taka sytuacja. Jeśli chodzi o cywilizację żydowską, to też pokazywałem wam, że jej elementów w Polsce próżno by szukać. No chyba, że będziemy brali poważnie te paleoendeckie nominacje na Żydów. Wszyscy mogą dostać te nominacje. Nie wiem, czy wam opowiadałem, jak wyszła książka Tejkowskiego. Nie? To bardzo ciekawa książka. Otóż jest na początku lat 90., wtedy kiedy zajmowałem się czynną polityką, byłem zastępcą Tymińskiego, partia X była na topie, wtedy bano się nas i urządzano różne prowokacje policyjne przeciwko nam, no ale ja tylko namierzałem agenturę i wydalałem z partii. Miałem pełnomocnictwo pana Stanisława, żeby agentów namierzać i wywalać. I oni później poszli do porozumienia centrum i im tam psocili. No ale PC nie chciało z nami się porozumiewać i wymieniać informacjami, bo uważało nas za komuchów notorycznych. No to ja się nie pchałem z pomocą. I tam ci sami agenci, jak się dowiedziałem, jak otwarto zawartość szafy Lesiaka, to się różne rzeczy okazały i to nawet opisywano Rzeczpospolitej. Więc ci sami ludzie tam dwaj namierzeni psocili, których ja pozbyłem się z partii X. No więc proszę was, jak to proszę was wyglądało w tej książce Bolesława Tejkowskiego. On w tej chwili jest czynny na odcinku ruchu słowiańskiego, ogólnosłowiańskiego, nawet książkę napisał, ale w tamtych czasach miał swoją partię i napisał taką książkę, w
której na końcu był, no wiele stron, ludzie czynni wówczas w polityce byli klasyfikowani, była narodowość przy nim. Oczywiście zdecydowana na większość na Żyd, czyli nominacja na Żyda od Bolesława Tejkowskiego. Nieliczni byli Polacy, tam jakiś Niemiec, jeden czy półtora, już nie pamiętam dokładnie, jakiś Rosjanin, jakiś Białorusin, ale to w ogóle śladowe ilości. No i tą książkę oczywiście, no napisywał ciekawe rzeczy z czasów PRL-u przede wszystkim. O mnie też tam pisał z czasów PRL-u, ale dałem to do przeczytania memu młodszemu synowi, bo on bardzo zawsze krytycznie się odnosił. A chodziło mi o krytyczną analizę. On ją przeczytał i mówi tak, tato, słuchaj, ten pan Tejkowski to ciebie ma za nic. Ja mówię, dlaczego? No i słuchaj, popatrz, każdy liczący się polityk to tu ma Żyd, a ty masz Polak, to znaczy on cię ma za nic. No i rzeczywiście to było całkiem logiczne, co mówi. Syn powiedział, moi drodzy, no prawie, że nabyłem kompleksu niższości w tym momencie. Więc jak pominiemy nominacje, że tak powiem, doraźne na Żydów, które w internecie zwłaszcza to rozdają na prawo i lewo, ale to jest mniej więcej tyle warte, co te szlachectwa z ostatniego okresu CK Austrii, powiedzmy, a nawet mniej. Więc proszę was, no to po prostu elementów cywilizacji żydowskiej u nas prawie nie ma, mówię prawie z ostrożności naukowej, bo może ktoś coś tam gdzieś wydłubie. Natomiast cywilizacja bizantyjska, jak się przekonacie, dominuje w Polsce w tej chwili, w całej Unii Europejskiej, no i z tego będzie można nawet prognozę wyprowadzić. Dlatego tę cywilizację bizantyjską omówimy sobie najdokładniej ze wszystkich, nawet łacińskiej poświęcę mniej wagi, bo łacińską mamy w naszym kodzie społeczno-kulturowym, więc to nie trzeba tak tłumaczyć. Bo patologicznie bizantyjska jest nam narzucona wręcz przez Unię, zresztą potężne elementy były już w PRL-u, a nawet trochę było w Polsce przedwojennej też, no spadek pozaborca, którzy mieli cywilizację bizantyjską dominującą. No więc słuchajcie, zacznijmy jak zwykle od klasycznego konecznizmu, bo wypada. Gdybyśmy koniecznego neglektowali, to wręcz by pachniało plagiatem. Więc musimy do źródeł. Otóż, proszę was, cywilizacja bizantyjska według koniecznego jest czymś pośrednim między cywilizacją personalistyczną a gromadnościową, alias kolektywistyczną. No, żeby przypomnieć, jeżeli jakaś cywilizacja w sensie pozytywnym spełnia wszystkie wyróżniki cywilizacyjne, które przedtem żeśmy omawiali, a ostatnim z nich jest istnienie świadomości narodowej, to według koniecznego jest to cywilizacja indywidualistyczna, a ja raczej używam słowa personalistyczna. Ale to są synonimy. Natomiast jeżeli nie spełnia tych wyróżników, a moim zdaniem najważniejszy jest stosunek do prawdy, ten wyróżnik w sferze norm poznawczych, istnienie pojęcia prawdy obiektywnej, a nie tego prawdy subiektywnej czy urzędowej, zaraz będziemy o tym mówić, no to w takim razie jest to cywilizacja według koniecznego nazwana gromadnościową, ale ja nazywam to cywilizacją kolektywistyczną. Ale to są synonimy.
Znaczy ja po prostu uważam za bardziej współcześnie zrozumiałą tą nomenklaturę personalistyczną i kolektywistyczną. Muszę powiedzieć, że swego czasu, jak Adam Michnik o tym usłyszał, to mi się to bardzo nie podobało. No to już rzecz gustów. De gustibus non disputantum. W każdym razie, proszę was, tutaj cywilizacja bizantyjska jest czymś pośrednim, tak, na pograniczu. I charakteryzuje się to, proszę zapisać, przerostem prawa publicznego nad prywatnym. Przerostem prawa publicznego nad prywatnym oraz dominacją biurokracji nad społeczeństwem. Przerostem prawa publicznego, tak? Tak, nad prywatnym. To jest bardzo ważne, to proszę zanotować. I to jest oczywiście klasyczny konecznizm. To nie jest żadne moje odkrycie. Przerost prawa publicznego nad prawem prywatnym i dominacja biurokracji nad społeczeństwem. Kropka. Biurokracja wręcz podporządkowuje sobie społeczeństwo. No i prawo prywatne jest podporządkowane prawu publicznemu. Prawo prywatne jest podporządkowane prawu publicznemu. No to biurokracja robi sobie z prywatną na przykład własnością, co chce. Aby tylko ustawę odpowiednio uchwalić, to już jest wtedy zgodne z zasadami państwa prawa. Tak to się modnie teraz mówi. Dalej. Źródłem prawa jest wola biurokracji i jej interes. Czyli socjologicznie już mówiąc, to jest mój dodatek, bo koniecznie nie badał problemu interesu społecznego. Więc biurokracja podporządkowuje sobie państwo i państwo państwo działa w interesie biurokracji. Oczywiście prawo jest nie tylko niezależne od etyki, prawo jest nie tylko niezależne od etyki, ale jest wręcz etyka jest podporządkowana prawu. I tu sobie możemy to schematycznie przedstawić. Cywilizacja. Bizantyjska. Mamy prawo. To jest prawo. A etyka, nawet innym kolorem namaluje, jest całkowicie podporządkowana prawo. Może to kreskuję, żeby było to widać. O. Mam nadzieję, że jest widoczny rysunek teraz. Tak. Nie chcę zasłaniać.
tego, co rysuję, jako że pachniałoby to wręcz autocenzurą. Proszę was, zasłanianie swoich rysunków. Więc w cywilizacji bizantyjskiej prawo zdecydowanie dominuje nad etyką. Etyka jest tylko takim dodatkiem do prawa. Zauważcie, jak to u nas jest. Mówi się o państwie prawa, to jest typowy wyróżnik cywilizacji bizantyjskiej. Łacińskie jest państwo etyki. Nawiasem mówiąc, proszę państwa, jak ja słyszę z ust hierarchów kościelnych podkreślanie, że właśnie jesteśmy państwem prawa, mamy być państwem prawa, to ja bym tym hierarchom, no teraz jest dialog, więc to nie jest, co powiem za chwilę, nie jest niczym obraźliwym, nawet jest pewnym komplementem dialogowym, więc ja teraz coś powiem dialogowego. Ja proponuję, żeby w ramach dialogu i współpracy z prawosławiem, a ja jestem jak najbardziej za nim, jest zresztą dokument podpisany w tej chwili między naszym episkopatem i patriarchatem moskiewskim prawosławnym, to ja proponuję, żeby ci hierarchowie po prostu przeszli na prawosławie. Wtedy no, system dogmatyczny prawosławia z naszym jest już uzgodniony całkowicie, tam żebyście wiedzieli, żeby była jasność. Jest tylko jedna subtelność, a to subtelność tylko dla bardzo wyrafinowanych gustów dogmatycznych, a w tej chwili dogmatykę się traktuje per nogam. Niestety, to proszę was, jaka jest różnica, żebyście wiedzieli, bo zakładam, że nie wszyscy wiedzą, ale jeszcze jestem w starej szkoły i wiem. Otóż my wierzymy, że Duch Święty od Ojca i Syna pochodzi, a prawosławni wierzą, że od Ojca przez Syna. No, z punktu widzenia teologicznego to nie jest żadna różnica. Z punktu widzenia analizy socjocybernetycznej jest to pewna różnica, ale to nie jest różnica o charakterze religijnym, tylko czysto naukowym. I no, nawet z punktu widzenia naukowego nie jest to aż tak bardzo istotne. Więc bez żadnych, można powiedzieć, odrzucania jakichkolwiek dogmatów, mogliby ci hierarchowie przejść na prawosławie i wszystko pod względem religijnym byłoby ok. No, nie wiem jak tam w sprawach dyscyplinarnych, ale ja się sprawami dyscyplinarnymi nie zajmuję, jako że mnie się podoba organizacja bez organizacji, jak wiecie. I tłumaczyłem to poprzednim razem dość dokładnie. Więc ja podkreślam, że ja tutaj traktuję Żydów i cywilizację żydowską jako starszych braci w socjotechnice. A jak to wygląda? Nie ma się z czego śmiać, ja to dokładnie. Katolicyzm a prawosławie mówi o katolikach obrządku wschodniego, na przykład o grekokatolikach. Jak u nich jest? Czy tak jak u prawosławnych, że od ojca przez syna, czy już tak jak... Proszę pana, no, to mnie pan zastrzelił. No to jest ja tylko mogę tu... Nie wiem, to trzeba by spytać jakiegoś Maciuszkę grekokatolickiego, ale ja tylko będę spekulował, ale to rzeczywiście będzie spekulacja. Bo się od prawosławnych, no, no, więc... Tak, jak najbardziej. Tylko przeszli na katolicy, no, zachowując... Zadał mi pan bardzo subtelne pytanie i nie jestem na to w stanie odpowiedzieć na podstawie wiedzy, bo nie wiem, ale mogę spekulować. To będzie moja prywatna spekulacja. Przypuszczam, że raczej po naszemu, po rzymskokatolickiemu. Ale jest to tak subtelna różnica, że nie widziałbym niczego niestosownego, gdyby zachowali w credo ujęcie prawosławne. Rozumiem pan. Czyli dla mnie to była sprawa z punktu widzenia religijnego tak mało istotna, że nawet nie badałem tego. No, po prostu. Dlatego nie mam wiedzy, tylko mogę dedukować. Ale te oczywiście dedukcje to trochę no, twoja babka wróżyła, bo może być i tak, będzie w porządku. No i proszę was, tutaj zdecydowana dominacja prawa. Dlatego jak 27 kwietnia
1956 roku Sejm PRL uchwalił tak zwaną ustawę o dopuszczalności przerywania ciąży. Zauważcie, że symbolicznie. No, na to nikt nie zwrócił uwagi, ale no ja w tej chwili zwracam i chciałbym, żeby to poszło w eter jak najszerzej. To kanonizacja Jana Pawła II została dokonana 27 kwietnia, a Jan Paweł II był twardym obrońcą życia dzieci nienarodzonych. Konsekwentnie o tym mówił, konsekwentnie bronił i Kościół rzymskokatolicki, w tym oczywiście nasza hierarchia, w tej sprawie była cały czas obrońcą życia dzieci nienarodzonych. No, dla mnie to sprawa ważna, dlatego że mój mistrz, pan Walenty Majdański, w tym akcji się angażował, jego brat, późniejszy arcybiskup Kazimierz Majdański. Ta właśnie, no ta część nad Ligi, którą chroniłem, to była właśnie, no zajmowała się obroną życia dzieci nienarodzonych, proszę was. I no to oczywiście dla mnie symbolem, że kanonizacji dokonano w rocznicę tej zbrodniczej ustawy. Zbrodniczej z punktu widzenia etyki i prawa naturalnego. Bo z punktu widzenia bizantyjsko-formalno-prawnego wszystko się odbyło zgodnie z procedurami. I żebyście wiedzieli, że w ówczesnym Sejmie jedynie posłowie Stowarzyszenia Pax z Janem Dobraczyńskim na czele, było ich kilku, chyba pięciu, wystąpili twardo przeciwko tej ustawie podczas debaty sejmowej. Te materiały są w archiwach Sejmu. Zresztą pan Walenty Majdański w swoim artykule w Ateneum Kapłańskim w 1957 roku cytował Dobraczyńskiego. Tylko oni głosowali przeciw. No i proszę was, symboliczne to było dla mnie, że 27 dokonano kanonizacji, ale proszę to sprawdzać, poza mną nikt w ogóle na to nie zwrócił uwagi. No ja wam zwracam uwagę i proponuję, żebyście to podkreślali. Jeszcze został Jan Paweł II ogłoszony jako święty patronem rodziny właśnie, więc to jakoś bardzo... No to jest, no, drugi się łączy. Tak. Nic tak nie osłabia rodziny jak mordowanie dzieci. I nienarodzonych, i narodzonych, bo w tej chwili, no jak zaczęło się od mordowania dzieci nienarodzonych, to się już teraz upowszechnia na mordowanie dzieci narodzonych. No teraz wyrok był w sprawie takiej matki, która zabiła 5 swoich dzieci. Z punktu widzenia cybernetycznego to nie ma różnicy, bo człowiek jako proces autonomiczny rozpoczyna się w momencie powstania i uruchomienia realizacji programu, a ten program jest zakodowany przy pomocy kodu genetycznego. Ma najniższą entropię. I tak, czyli najwyższy stopień organizacji. Oczywiście, czasem właśnie ten zarodek, ten embrion, ma najwyższy w ciągu całego życia człowieka stopień organizacji. Znaczy, to oczywiście oznacza najniższą entropię, ale ludzie nie wiedzą w większości, co to jest entropia, więc proponuję mówić, że ma najwyższy stopień organizacji. To już ludzie kumają trochę, o co chodzi. Tak proponuję mówić, ze względów już czysto komunikacyjno-społecznych. No, ale oczywiście ten uchwalenie tej ustawy z punktu widzenia formalno-prawnych procedur było poprawne. Czyli dla Bizantyjców to było prawo obowiązujące. No jak myśmy krytykowali to i Liga rozpowszechniała te materiały z zeszytów oświęcimskich, bo to jest też ciekawe, że jeszcze Kościół miał na tyle wpływy, że w zeszytach oświęcimskich w 1958 roku się ukazały te materiały planu Himmlera zniszczenia narodów słowiańskich, w tym polskiego, włoskiego, w perspektywie również ukraińskiego,
przy pomocy neomaltuzjanizmu i ten numer drugi z 58 roku, to jest zresztą w internecie, jeżeli ktoś jeszcze tego nie ma, to niech to ściągnie obowiązkowo i przeczyta i rozpowszechnia, bo giną te numery zeszytów oświęcimskich. Nawet z jednej kościelnej biblioteki to ktoś usunął ten numer, a kolega nasz, który chciał to w innej bibliotece skserować, to mu najpierw utrudniali, a potem, jeżeli dobrze pamiętam, kazali mu zobowiązać się, że nie będzie tego rozpowszechniał. No teraz jeszcze to trwa. Tak, tak. Chociaż ustawa już, tamta zbrodnicza ustawa nie obowiązuje. Ale w mentalności ludzi, w posthimlerowskiej mentalności ona funkcjonuje. No ale proszę was, to jest no, na przykład komplet tych materiałów, polskich tłumaczeń z zeszytów oświęcimskich jest, jak weźmiecie NAI, Z, małe D, W. Tam nasza grupa seminaryjna z Duńskiej Woli to opublikowała i jeszcze niektóre inne grupy też. Więc to radzę ściągnąć, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił. No więc proszę was. Jeszcze można powiedzieć, jaki jest dokładny... Numer drugi z 1958. Zeszyt oświęcimski. Ja to napiszę. Ale to już było tyle razy mówione, pan mógł to nie... Proszę pana, repetycja jest mater studiorum, czyli powtarzanie jest matką studiowania. Trzeba powtarzać. A Napoleon mówił, że jest tylko jedna skuteczna metoda retoryczna. Powtarzanie, powtarzanie, jeszcze raz powtarzanie. A był mistrzem propagandy też. Żebyście wiedzieli, numer 2, 1958. O. I ja o tym mówiłem, ale chyba nigdy nie napisałem na tablicy. A tu kolega mnie zdopingował, żebym napisał na tablicy. O, tu. Proszę bardzo. To właśnie wokół tej ustawy było zderzenie cywilizacji łacińskiej z bizantyjską. Więc proszę was, właśnie jeśli chodzi o te sprawy państwo prawa, to jest model państwa bizantyjskiego. Prawo iber ales. Etyka, i owszem, ale nie tylko wspomagać prawo. I jak coś jest zgodne z prawem, to nie wchodzi w grę konflikt z etyką. Bo ona tylko jest takim gierkiem prawa. Nosić za prawem. Już nie wiem, czy miecz, czy hełm, czy co tam. Takie przynieś, wynieś, pozamiataj, mówiąc obrazowo. I to jest wszystko. Więc proszę was, oczywiście ta sprawa ma głębsze dno. Będę do tego przykładu wracał przy innych elementach cywilizacji bizantyjskiej. Druga sprawa jest dość też ciekawa, mianowicie w sferze norm poznawczych, bo pamiętacie, że ja już tutaj cybernetyzuję, no bo myśmy unowocześnili konecznego. Idę dalej, poza klasyczny konecznizm. To proszę was, to jest sfera decyzyjna, od niej zacząłem, ale również ważna jest sfera poznawcza. Tutaj mamy znowu ciekawe zjawisko. To znaczy w cywilizacji bizantyjskiej relacja między ideologią a prawdą jest nieistotna. To jest bardzo ważna sprawa. W wypadku cywilizacji żydowskiej, turańskiej jest istotna. Łacińskiej też jest istotna. A dla bizantynizmu jest to nieistotne. Dlatego, że prawo dominuje, może proszę sobie zanotować, normy prawne w cywilizacji bizantyjskiej dominują nad wszystkimi rodzajami norm. Wszystkimi, co do jednego. Tak jak nasz rodak, prokurator ZSRR,
generalny prokurator ZSRR z czasów czystek stalinowskich Andrzej Jaworowicz-Wyszyński wygłaszał przemówienie, to jest zresztą polskie tłumaczenie opublikowane i na koniec mówił: żądam, aby te wszystkie psy kontrrewolucyjne zostały rozszerane. Wszystkie, co do jednego. Więc oczywiście tutaj w cywilizacji bizantyjskiej prawo dominuje nad wszystkimi rodzajami norm. Co do jednego. W tym wypadku jest istotne, że dominuje również nad normami poznawczymi. O, pod innym kolorem. Tu mamy normy poznawcze. A tu mamy normy prawne. O. To jest sfera norm poznawczych. Prawo ważniejsze. Czyli ustala się nie tyle prawdę obiektywną, co prawomocność danego twierdzenia. On dawał przykłady tego w postaci tekstów, no takich urzędowych lub paraurzędowych. Proszę was, czy nie zasłaniam tego? Mogę się przesunąć. Proszę państwa, to jest bardzo istotna sprawa, czyli w wypadku nawet twierdzeń naukowych bada się po pierwsze, czy one są zgodne z prawem, stąd badanie poprawności politycznej i wprowadzanie jej do kodeksu karnego. No pamiętam, jak wprowadzono do naszego kodeksu sprawę tak zwanego kłamstwa oświęcimskiego. To jest u nas penalizowane. Jak ktoś zakwestionuje Entlösung der Judenfrage alias Holocaust, to podlega karze. Proszę państwa, czyli do procesów poznawczych wprowadza się dominację norm prawnych. I pamiętam, jak na ten temat napisał felieton Jerzy Urban. Jerzy Urban z cywilizacji łacińskiej ma bardzo istotny element, ma podejście do norm poznawczych łacińskie. Do etycznych nie, ale do poznawczych ma łacińskie. Znaczy on się odwołuje do starożytnej Grecji po prostu. A jeszcze on jest starszy ode mnie i miał to szczęście, że kończył szkołę średnią według przedwojennego programu i tam miał propedeutykę filozofii, logikę i to widać. Ta logika przedwojenna, jak ja ją nazywam, według Ajdukiewicza, ktoś z kolegów tutaj nawet tę propedeutykę filozofii z logiką łącznie skserował, u mnie to leży na honorowym miejscu, ale trzeba będzie to wpuścić w internet. No to Urban jest na tym wychowany i Urban rozumuje po grecku, czyli tak jak w cywilizacji łacińskiej. Jak spenalizowano tę sprawę Holokaustu, to Urban napisał tak, że to jest absolutny nonsens, bo jak ktoś kwestionuje Holokaust, to po prostu dowodzi swego nieuctwa kompletnego i ignorancji historycznej, no ale ignorancję penalizować jest bez sensu. Bo to tak jakby karać kogoś, kto kwestionuje istnienie wojen punickich na przykład i postaci Hannibala. Ale bez sensu. Ignorant jest po prostu nieukiem i nieuctwo nie jest karalne. Więc Urban bardzo po łacińsku do tego, trzeba powiedzieć, podszedł. No i to jest osobna sprawa. Zresztą był kiedyś taki artykuł, ale to już chyba nie autorstwa samego Urbana, ale w jego nie. Był artykuł, czy Urban jest tajnym jezuitą. Chyba taki był tytuł, może ja trochę tytuł przekręcam, ale był taki sens tego artykułu.
Bardzo ciekawy zresztą artykuł, proszę Państwa. Bardzo logicznie napisane, już nie będę wnikał. W każdym razie, proszę Was, w cywilizacji bizantyjskiej prawo dominuje nad wszystkim. Nad gospodarką, nad sprawami ochrony zdrowia. Tylko ważne, żeby wszystko było zgodnie z prawem. Nad sprawami obronności. A nad sprawami drogi. Jak najbardziej. No przecież normy religijne to są normy etyczne i normy poznawcze. To właśnie dogmaty są normami poznawczymi. Czyli w cywilizacji bizantyjskiej wszystko podlega normom prawnym. Absolutnie. Prawo dominuje, no proszę to nie tylko napisać, ale podkreślić. W cywilizacji bizantyjskiej normy prawne dominują nad wszystkimi normami z wszystkich pięciu kategorii bytu. To jedna rzecz tutaj nie mogę pojąć. Więc oczywiście jest urzędowa religia. Najbardziej będziemy zaraz o tym mówić. Ale jakim cudem w takim razie ten Kościół katolicki z moskiewską cerkwią się zgodzili we wszystkim? Skoro te kościoły we wszystkich sprawach religijnych, dwóch różnych a nie w sprawach politycznych. A no zgodzili się dlatego, że posoborowy Kościół nasz jest apolityczny. I do polityki się nie miesza. Jak długo mieszał się do polityki, to było niemożliwe i pan logicznie rozumuje. Oczywiście jak najbardziej. A ryzyk? Słucham? A ryzyk? No proszę pana, ojciec doktor, dyrektor też twierdzi, że się do polityki nie miesza. No dobra, nie kandyduje do Sejmu, nie jest oficjalnie nie jest związany z żadną partią, a jego czeladka ludzi świeckich, no to może popierać różne partie i zresztą jak pan wie, to ci medioci z koncernu ojca doktora dyrektora to różnie popierali. Raz popierali PC, raz popierali AWS, tak, AWS popierali, Ligę Polskich Rodzin, Solidarną Polskę. Teraz, no być może, już nie jestem aż tak biegły. Z tego czasu nawet Lecha Wałęsę. No i Olszewskiego masą na Więc jak widzicie, że ojciec doktor, dyrektor i jego koncern są dokładnie apolityczni, bo kogo chce dany dziennikarz, to sobie popiera, jest to wszystko okej. W kościele posoborowym, bo w kościele posoborowym najważniejszy jest dialog. Dialog iber ales. Po prostu już mówię w eurojęzyku, żeby dać dowód o swojej poprawności politycznej, żeby sobie ktoś nie myślał, że ja tu chcę naruszać jakieś takie normatywy. Bo normy są normatywy. Proszę, ja sobie pozwolę jeszcze jedno pytanie. Proszę, proszę. Wszystkie pytania są dozwolone, a nawet zalecane. Bo według tych dwóch schematów, które są narysowane, to Kościół prawosławny powinien był ewoluować w postać jakiejś kompletnej karykatury, zaprzeczenia chrześcijaństwa. Ja nie mogę pojąć tego, jak on zachował według ostatniej zgody identyczne dogmaty jak katolicyzm. Ale zachował. Skoro nad nim było prawo. A to prawo państwowe się do dogmatów nie mieszało. Według tych schematów się miesza. Gdzie? A gdzie pan widział? Dogmaty są wewnątrz prawa. Są podporządkowane prawu, ale prawo nie nakazuje, powiedzmy, wiary w określony dogmat. Ono w czasach Rosji carskiej pośrednio się mieszało, ale tylko pośrednio. Żadnych heretyckich dogmatów, to proszę nie mylić z niektórymi protestanckimi, powiedzmy, wyznaniami
które nakazywały nieraz określony system dogmatyczny. No, w czasie wojny 30-letniej to się bardzo odbijało. W końcu była zasada cuius regio, eius religio i wtedy państwo narzucało obowiązki dogmatyczne prawosławne państwa. W sprawy dogmatyczne nie ingerowały. Nie ma takich rzeczy. I dlatego było możliwe po pierwsze zachowanie tego zwartego systemu dogmatów z jedną sprawą. Prawosławni nawet bardziej konserwowali dogmatykę niż rzymscy katolicy. Znaczy prawosławni w zasadzie nie uznają jako obowiązkowych tych dogmatów, które zostały ogłoszone przez Kościół rzymskokatolicki po schizmie. To tyle. Ale ten podstawowy, ten starszy depozyt to pielęgnowali jak najbardziej. No tam te z dogmatami to jest taka sprawa, że przecież my mówimy tylko o dogmatach oficjalnie ogłoszonych, a jest jeszcze wielka ilość, nawet chyba nikt nie wie ile dogmatów, których się nie ogłaszało, bo wszyscy w nie wierzą. Kiedy się ogłasza dogmat? Jak są wątpliwości? No na przykład dogmat o możliwości rozumowego dochodzenia do Boga ogłoszono na pierwszym soborze watykańskim z 1870 roku, bo były wątpliwości. Był potężny w kościele ruch tak zwanych fideistów, którzy mówili, że tylko fides, żadne ratio. Mędrkowania to mogą prowadzić do mordów, takich jak w czasie rewolucji francuskiej. No wiadomo, racjonaliści XVIII-wieczni. I tylko trzeba wierzyć i nie mędrkować. Żadne tam dowody naukowe. Bo dowodzenie naukowe to prowadzi do zbrodni. No i pierwszy sobór watykański oficjalnie ogłosił, że można dochodzić rozumowo do Boga, czyli do wszystkich praw wiary. To już jest implicite zawarte. No to proszę was, a kto to kwestionuje? Odlega ekskomunicę ipso facto. Niech będzie wyłączony. Oczywiście tam to jest cała konstytucja dogmatyczna. Tam jest też taki punkt, który mówi, że kto twierdzi, że rozumem wszystko, całą wiarę można, Pana Boga można objąć, to też jest heretykiem. Czyli to jest genialna zasada, no cybernetycznie bym powiedział, homeostasy, utrzymywania równowagi funkcjonalnej między pychą, która uważa, że do wszystkiego można rozumowo dojść. To jest herezja? No ale jak ktoś kwestionuje w ogóle dochodzenie rozumowe, to też jest herezja. No, genialny dogmat. Zapomniany dzisiaj, bo dzisiaj dla dzisiejszych, pożal się Boże, niektórych katolików, to Kościół się zaczyna od drugiego soboru watykańskiego. No ale to nie jest doktryna kościelna, tylko to jest no znowu jakaś rodząca się nowa herezja, ale to ja nie chcę tu wchodzić w rolę kwazinkwizytora. W każdym razie proszę was, no właśnie w prawosławiu tego dogmatu się nie uznaje. Tym niemniej niektórzy prawosławni uprawiają naukę, więc ja myślę, że można to traktować. No, trzeba pytać jakiegoś księdza prawosławnego. Ale można to traktować, że to jest taki dogmat nieogłoszony u nich. Po prostu. Tak jak u nas jest wiele dogmatów, których nie ogłaszamy, no bo wszyscy w nie wierzą. I nie ma potrzeby tutaj ogłaszać specjalnie. A u prawosławnych po prostu takich nieogłoszonych dogmatów jest więcej niż u nas. I to jest wszystko. Czyli nie było jakichś takich starć między prawosławiem a państwem? W sensie, że państwo oczekiwało czegoś od prawosławia, a prawosławie powiedziało non possumus. No proszę pana, w państwie radzieckim tak było. Tak było. Dlaczego? Dlatego, że no to znowu historia Rosji.
po prostu patriarchat się mieszał do polityki dalej. To znaczy było to tak, że mieszał się do polityki pośrednio. Późniejszy Iwan Groźny zaobserwował ciekawe zjawisko. To był bystry obserwator. Że carowie jakoś w młodym wieku umierali. I wtedy jak umarł car, to tron obejmował następca, syn pierworodny, który był dzieckiem. Nawet nie mógł sam rządzić, więc za niego praktycznie rządzili państwem. Duchownie, patriarchat praktycznie sprawował władzę. No to dzieciom dojrzewało, ja bym powiedział, uczyło się socjotechniki sprawowania władzy. Jak już był dorosły, to takie było nieszczęście. Na carskim rodem umierał. Witkincia, jak mówią Ukraińcy. Iwanusza był bystrym obserwatorem, zauważył, co to jest. Jak dojrzał i patriarchat mu się zaczął mieszać do polityki, no to powiedział, nie. Ja w takim razie się podaję do dymisji. Mało kto wie w Polsce o tym, że to jest taki car, który się podał do dymisji. No prawie jak cywilizacji łacińskiej. Chociaż łacinnikiem nie było. Powiedział tak krótko. Ale razy brał udział w elekcji w Polsce. Kandydatura była cara Iwanowca. Była tam, ale to w Polsce. Tak, więc coś tam musiało się zrobić. No to jest ciekawe, co pan mówił. Warto by było, niech pan sprawdzi, czy to było wtedy, jak on był carem, czy jak był wtedy w stanie dymisji. To by było ciekawe, niech pan sprawdzi. Kiedy on tę kandydaturę wysyłał. Proszę was, ale podał się do dymisji i zażądał, żeby mu tylko wydzielono tak zwaną opryczninę. A opryczniną, to już wam kiedyś mówiłem, to było coś takiego, tam wszystko w cywilizacji turańskiej było własnością cara. Car tylko dawał wieczyste użytkowanie. Ta norma turańska u nas funkcjonuje do dzisiaj, to uważa, ale mamy wieczyste użytkowanie. Tylko, a nie własność gruntu, to wielu sprowadził po turańsku. No i proszę was, tam to funkcjonowało. Jak umierał ten bojar, który władał z ramienia państwa, wieczyście użytkował w dzisiejszym języku, to oczywiście te dobra wracały do właściciela, czyli do cara, ale żeby wdowa i te biedne sieroty żyły na jakimś godnym poziomie, bo car był miłościwy, to wydzielał z tego jakąś cząstkę potrzebną do utrzymania tej wdowy i tych biednych sierot i to się nazywało oprycznina. No więc car powiedział, no to ja się podaję do dymisji, już nie będę carem, ale wydzielcie mi tam kawałek tej opryczniny, no dla cara to musiało być odpowiednio spore. Już tu mi się nie mieszajcie. No, patriarchowie się ucieszyli. Proceder się zaczął od początku. No, ale Iwan sobie na tej swojej opryczniny zorganizował i wyszkolił formację, która później od tego nosiła nazwę opryczniny. I dlatego nazwa opryczniny u nas się kojarzy nie z tym zachówkiem majątkowym, tylko z tą policją polityczną. Iwanusz i przy pomocy tej opryczniny już siłą po turańsku odzyskał tron. Powiedział, dosyć mieszania się cerkwi do polityki, jakbyśmy w dzisiejszym języku powiedzieli, więc kto postuluje odsunięcie, pędzenie wręcz kościoła z polityki, to nawiązuje do tradycji turańskiej Iwana Groźnego. Choć może sobie z tego sprawy nie zdawać. Ale warto ludzi uświadamiać. Z
znaczy ja tego nie kwestionuję, no bo skoro same władze kościelne to postulują, no to nie mnie krytykować, prawda? Ale to hasło to jest nawiązywanie, a widzi pan dialog z prawosławiem pierwszorzędnym, ale z tym prawosławiem wczesnym nawet. Więc tu mamy wspólnotę systemu sterowania społecznego. Iwan Groźny, starszy brat w socjotechnice, tych co postulują odsunięcie kościoła od polityki. Bardzo ładny antena. No i proszę was, wszystko grało, ale jak Piotr Wielki już grubo potem unowocześniał, europeizował państwo rosyjskie, a ściśle mówiąc bizantynizową, no to zrobił inną wersję. Patriarchat zlikwidował w ogóle i stworzył w to miejsce Święty Synod. A Święty Synod, Święty Synod to była po prostu państwowa instytucja. I w ten sposób Kościół został podporządkowany państwu instytucjonalnie. To jest bardzo ważna sprawa. I było, jak to już później mówiono, jak pan Jedanoscew był pod koniec XIX wieku szefem Świętego Synodu, to było tak, pan Jedanoscew dla synoda, Donoscew dla caria, Biedanoscew dla naroda, Zolotonoscew dla Syria. No i te elementy tej cywilizacji u nas funkcjonują na całego. I no zwłaszcza, że teraz się nawołuje do składania na nosu. Że jak się kierowca widzi, że inny przekracza szybkość, czy tam narusza jakieś przepisy, to sfotografować i do nos pisać. Albo matka w stanie wskazującym na spożycie alkoholu przyszła z dzieckiem, to zaraz donos na nią złożono i tak dalej. No donoscem dla caria, to jest ta tradycja. Proszę was. Ja tu niczego nie krytykuję, tylko chodzi mi o to, żeby identyfikować, co jest elementem jakiej cywilizacji. No i proszę was, co się potem stało? Bo tutaj, żeby odpowiedzieć na pana pytania, to musiałem się trochę cofnąć, bo inaczej to by była taka pseudoinformacja, a mówię, że to jest informacja. I teraz po rewolucji bolszewickiej, która uznawała hasło rozdzielenia kościoła i państwa, zlikwidowano Święty Synod. No a tych duchownych prawosławnych, którzy się nie chcieli podporządkować władzy radzieckiej, a władza radziecka narzucała obowiązkowy ateizm, więc już podważanie podstawowego dogmatu każdej religii, a prawosławnej w szczególności, no to prześladowano, albo zabijano, albo zamykano do więzień i tak dalej. No i oczywiście nie było ani synodu, ani patriarchatu. Prawosławie dogorywało, ale jeszcze tam jakieś resztki ocalały, tak jak Hemal pisał, wichurnie dobitków, mnichów i zakonnic, sprowadzony z łagrów, z więzień wydobyty, z kajdanów rozkuty, ubranych habity, słowa modlitewne sobie przypomina. No więc te kilka, dwadzieścia kilka lat po prostu nie było żadnej centralnej władzy, ani patriarchatu, ani Świętego Synodu. Ale Stalin w 1943 roku lutym zwołał nie synod, tylko patriarcha. I Stalin odtworzył patriarcha. Czyli tutaj w tym okresie dwudziestokilkoletnim narzucano obowiązek dogmatu no, sprzecznego z podstawowym dogmatem i prawosławnej w ogóle każdej religii, a później Stalin odpuścił już częściowo. To znaczy oczywiście elita, jaką byli członkowie partii, no to nie mogli wierzyć w ten dogmat, ale to obowiązek niewiary dotyczył tylko członków KPZR. A inni mogli sobie wierzyć, chodzić do cerkwi, kontrolę
zapewniano przez infiltrację agenturalną po prostu. Ale ta agentura nie głosiła żadnych herezji dogmatycznych, tylko no, z punktu widzenia państwa pilnowała. Więc tak to było rozwiązywane w Sojuzie. Tym niemniej ogółowi obywateli radzieckich obowiązku wiary, znaczy niewiary w tym wypadku, nie narzucano, no i dla nich był reaktywowany patriarchat i prawosławie, ale to traktowano, że to jest dla plebsu, nie dla elity. Zupełnie niemarksistowskie podejście, nawiasem mówiąc, jest to kolejny dowód, że Stalin zdecydowanie od ideologii komunistycznej odchodzi. Nazywanie go komunistą jest dowodem ignorancji, bo za ignorancję oczywiście nie wsadzałbym do więzienia. Ale no, należy to piętnować i wyśmiewać. Najlepiej to udowodnili zresztą Trocki i jego uczniowie, czyli sami komuniści. W owym czasie prawdziwi niewątpliwie komuniści. No więc proszę was, to tyle. Ja widzę, że się bardzo ładnie poprawiła frekwencja. Mamy już gradient nieujemny, no bardzo dobrze. Więc proszę was, wracając do spraw cywilizacji. No, cały czas mówimy o cywilizacjach bizantyjskiej, tutaj podaliśmy charakterystykę i tutaj pokazałem, jak to na przykładzie funkcjonuje. A propos obowiązkowego ateizmu w tym okresie tego ćwierćwiecza, gdzie narzucano to, to była zabawna historia. Otóż laureat Nobla, uczony radziecki Pawłow, no, wierzył. No i Stalin był jako ten car miłościwy. Pawłow politycznie był poprawny, więc nie było powodu no, wsadzać go do lagru. No więc Stalin był na tyle miłościwy i niedogmatyczny, że pozwolił mu praktykować i nawet blisko jego miejsca mieszkania pozostawiono cerkiew i tam mógł urzędować w tej cerkwi oficjalnie, nie jakoś potajemnie. No i kiedyś była taka sytuacja, idzie młody komsomolec świeżo po kursach naucznego ateizma i patrzy, że z kościoła wychodzi jakiś taki dyduszka, a Pawłow skromnie się ubiera. No więc komsomolec mówi, a co wy, dziadu, wierzycie? To co tutaj popi głoszą? A Pawłow mówi, tak, tak. A komsomolec na to, od ciemnota. Tę anegdotę słyszałem w czasach PRL-u, żebyście wiedzieli. Więc to nie teraz dopiero. No ale później Stalin już oficjalnie patriarchat reaktywował i całą tę organizację kościelną, w której żadnych herezji nie głoszono. No, proszę was, jak to historycznie sprawa wyglądała? O, to jest ważna rzecz. I dlaczego ta cywilizacja się nazywa bizantyjską, a nie na przykład rosyjską, albo prawosławną, jak to niektórzy badacze sugerują. Od Cesarstwa Bizantyjskiego zwanego. No właśnie. Dlatego, że pierwszy przypadek wykrystalizowanej, wysoko zorganizowanej struktury państwowej, w której narodziła się ta cywilizacja, obserwujemy na terenie Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego, zwanego później Bizancjum. Tak jak nazwa cywilizacji turańskiej bierze się od niziny turańskiej, która jest kolebką no, wysoko zorganizowanej, już wręcz nowoczesnej, struktury państwowe, jakim było imperium mongolskie, tak zwanych niebieskich Mongołów, czasem błędnie nazywanych u nas Tatarami.
Genghis Khan i jego następcy, tak tutaj w formie już wysoko rozwiniętej wystąpiło to na terenie wschodniej części Cesarstwa Rzymskiego, więc to właściwie pierwotna nazwa Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie i książka Baynesa Mossa, która ja cytuję, i tam jeszcze innych autorów, to się właśnie używa nazwy Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego, później nazwanej Bizancjum, bo tam była centrala. No to jest dawna nazwa stolicy tego państwa. Stolicy, tak. Grecka tak. Kolonia Bizantium, czyli tak, Bizancjum po łacinie, a potem Konstantyn Wielki do początku IV wieku wybudował tam miasto, nadając mu nazwę Konstantynopolis, czyli Konstantynopol, tak. Obecny Istanbul grecki. No i stąd była słynna historia, gdzie była prababeczka Konstantynopolitańczyk-Kowianeczka. Więc proszę was, tak, to nazwa Bizancjum jest późniejsza. I właściwie ona głównie rozpowszechniła się wtedy, jak już cesarstwo się ograniczało prawie tylko do tego miasta. Ale się utrwaliła, ja używam tej nazwy. Pisownia jest prawidłowa zarówno przez N, czyli bizantyńska, jak i przez J, bizantyjska. W słowniku sprawdzałem, można i tak pisać. No ja akurat wolę N, ale tylko... Jeszcze jest jedna ciekawostka, że oni bardzo szybko odeszli od języka łacińskiego. Tak. Przeszli na grecką wojnę. Tak. Dlatego też mówiło się o cesarstwie greckim. Ale to się nie przyjęło. Chociaż sami siebie Rzymianami nazywali. Romajowie po grecku, ale... Tak. No, nazywali siebie Rzymianami po grecku, w języku greckim. To jest ciekawa sprawa. Otóż, prawdę mówiąc, to państwo powstało w wyniku rozpadu, bo Teodos już Wielki podzielił Imperium Rzymskie na dwie części. Znaczy ono już zaczęło kiełkować przed rozpadem, a już formalnie powstało tak jak po rozpadzie, po zniszczeniu właściwie zachodniego. Cesarstwa zachodniego. Jak to było? Otóż tutaj trochę wyprzedzam, bo to już idę do genezy cywilizacji łacińskiej. Zaczątki tego, co Konieczny nazwał cywilizacją personalistyczną, były w Grecji starożytnej, ale nie w całej, bo tam było tyle cywilizacji, prawie ile miast, państw. No inną cywilizację miała Sparta, inną Ateny. Więc tu chodzi o ten ateński nurt cywilizacji greckiej. I tam po raz pierwszy narodziło się podejście do prawdy, takie jak w cywilizacjach personalistycznych, tośmy omawiali. Czyli zaczęło się to od procesów poznawczych. W Ewangelii jest napisane, poznajcie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Czyli to jest całkowicie zgodne z Ewangelią, tylko ludzie czytają to bezmyślnie, jeszcze równie bezmyślnie recytują i nie rozumieją tej sprawy. Bardzo często, nie twierdzę, że wszyscy, ale bardzo wielu ludzi, zwłaszcza wyznawcy katolicyzmu odpustowego, z całym szacunkiem dla katolicyzmu odpustowego, który jest bardzo potrzebny dla pewnych ludzi. No i proszę was, tutaj w Grecji właśnie się narodziły zaczątki późniejszych cywilizacji personalistycznej, która powstała w Rzymie. Starożytna cywilizacja rzymska była pierwszą personalistyczną całościową, bo u Greków to dotyczyło tylko procesów poznawczych. W sferze etycznej, etyczno-prawnej był bordello totale, można powiedzieć po włosku. W każdym razie w Rzymie już personalizm przeszedł do norm decyzyjnych. Łączyło się to z prymatem społeczeństwa nad państwem,
czyli społeczeństwo obywatelskie, państwo etyki. To jest podstawowa sprawa. Etyka ponad prawem. Prawo musiało wynikać z etyki, a nie odwrotnie. Dlatego w tym państwie, imperium rzymskim, klasycznym, nie było potrzeby całościowej kodyfikacji prawa. Poza prawem 12 tablic, to niech historyk mnie to zweryfikuje, poza prawem 12 tablic nie było żadnej całościowej kodyfikacji, a wiele nowych praw tworzono. No to o czym to świadczy, tu już znowu jako cybernetyk wchodzę. To świadczy o tym, że te normy prawne miały takie oparcie w etyce społeczeństwa, że nie trzeba było całych kodeksów robić. Wystarczyło to z pierwszego tam etapu rozwoju tej cywilizacji prawo 12 tablic i koniec. A dalej to już z etyki wynikało. Prawo było całkowicie oparte i podporządkowane etyce. No tak, ale Imperium Rzymskie się rozszerzało na wschód. Na wszystkie strony się rozszerzało, ale tu dla nas jest istotne, że się rozszerzało na wschód. No i podbili Grecję między innymi. Najpierw Grecja, później te inne kraje, gdzie funkcjonowały różne cywilizacje sakralne Bliskiego Wschodu, również pozostałości Babilonu, Egiptu, no przecież Egipt podbił i ta cywilizacja egipska była czysto sakralna w owym czasie i Rzym to wszystko wchłaniał, ponieważ nadawano statut obywateli rzymskim. Rzymianie byli internacjonalistami, można powiedzieć. Nadawali nie wszystkim, ale bardzo wielu obywatelom tych wschodnich czy południowo-wschodnich krajów obywatelstwo rzymskie. No to te elementy przenikały do samego centrum, a wraz z nimi przenikały elementy tamtych cywilizacji. I zaczęła się tworzyć, znowu wracam do języka konecznego, mieszanka cywilizacyjna. Mieszanka cywilizacyjna, która podmywała podstawy cywilizacji rzymskiej. Przy czym, co było bardzo istotne, ta mieszanka w mniejszym stopniu funkcjonowała na wschodzie niż w zachodniej części cesarstwa. Dlaczego? Bo w zachodniej części jeszcze działała jako taka cywilizacja rzymska. I wobec tego to wszystko było niekonsekwentne. No. Starano się zachować niektóre elementy cywilizacji rzymskiej, ale interpretowano to już po wschodniemu. Instytucja Cezara była tego dowodem. Na wschodzie to było zgodne z tamtejszymi cywilizacjami. I dlatego na wschodzie ta cywilizacja, ta mieszanka cywilizacyjna funkcjonowała w dużo mniejszym stopniu, gdyż elementy personalistycznej cywilizacji rzymskiej tam były naniesione z zewnątrz. To była taka powłoczka. O, tak jak jeszcze za Stalina czy Breżniewa jeszcze była powłoczka marksistowska, te hasła głównie, ale w rzeczywistości to była cywilizacja turańska z domieszką bizantynizmu. Natomiast podobna sytuacja była w tej wschodniej części cesarstwa rzymskiego. W końcu mieszanka cywilizacyjna rozłożyła zachodnią część do tego stopnia, że ona padła pod uderzeniami barbarzyńców, a wschodnia część się utrzymała jeszcze 1000 lat. Słuchajcie, to tysiącletnia Rzesza. To hasło nawiązywało do tamtych. Nawet były próby odbudowy całego imperium przez Bizancjum. Były, tak, więc właśnie. To jest ciekawe. Pan przypomniał bardzo ważnej sprawie, mianowicie jak padła zachodnia część cesarstwa i tam już Wandale to patroszyli różni inni tam
barbarzyńcy. Miasto Rzym upadło do tego stopnia, że zniszczono ten cały sanitariat rzymski, który zapewniał higienę i przede wszystkim miasto Rzym w czasach imperium liczyło 2 miliony ludzi. To do tej liczby dopiero miasto Rzym doszło w połowie XX wieku. A tam była, no, padły te wszystkie urządzenia sanitarne, na przykład w Rzymie tym starożytnym, tak dbano o wychodki, że był specjalny urząd comes cloacarum, czyli klozetowy hrabia. On miał dbać o to, no kochanie, no to nie są śmiechy. Po prostu to jest z punktu widzenia profilaktyki bardzo ważne. Dlatego generał premier Sławoj Składkowski w Polsce przedwojennej, który był z zawodu lekarzem, dbał o te sprawy i mówił krótko: pokaż mi swój klozet, a powiem ci, kim jesteś. I słuchajcie, ta granica cywilizacyjna, to ja ją stwierdziłem osobiście, jak pojechałem na konferencję naukową na Krym przez Lwów i tak dalej. Tam zresztą 2 razy byłem na tej konferencji. Byłem później jeszcze w Tarnopolu, w Kamieńcu Podolskim. Słuchajcie, po wychodkach można określić granice cywilizacji, wpływów Zachodu. Dokładnie. No, już nie będę w szczegóły wnikał, ale kto pojedzie na wycieczkę, to może zrobić. W każdym razie chciałem wyjść, tam długo stoi pociąg na stacji, więc ja chciałem wyjść już w dawnym Płoskirowie, teraz to się tam nazywa właśnie Chmielnicki. Chciałem pójść zobaczyć, jako cywilizacjolog, chciałem się udać do wychodka stacyjnego. To mi koledzy odradzali. Chodzi o względy higieniczne. Oczywiście i taką estetykę cywilizacyjną. No bo ja najbardziej nawiązuję do tradycji Polski przedwojennej i to powiedzenie premiera Sławoja Składkowskiego jest dla mnie roboczą wręcz dewizą. No i proszę was, po prostu te urządzenia padły, zaczęły się epidemie, funkcje przedsiębiorstwa oczyszczania miasta w Rzymie zaczęły spełniać szczury po prostu, które zżerały te nieczystości, no ale miały drugą stronę swojej działalności dobroczynnej, bo one za darmo to oczyszczały, ale też roznosiły epidemię, no niestety. Dżumę. Ta wielka epidemia dżumy w średniowieczu to właśnie szczury. Ale czarne szczury. Dlatego, że ludzie właśnie, zwłaszcza w Łożech, kobiety lubiły hodować też te zwierzęta jako maskotki. Tak. To jest bardzo ciekawa uwaga. Więc jak przyszła zaraza, to Włochy od razu padły. Od razu padły, tak. Takie są fakty. Widzicie, że urząd hrabiego klozetowego był bardzo potrzebny. No oczywiście barbarzyńcy się z tego śmieli i zlikwidowali. No to były skutki tego. Potem chorowali. No potem chorowali, oczywiście. Natomiast, proszę was, we wschodniej części zachowano, w tym również sanitariat, jak już jesteśmy przy tym temacie. I proszę was, cesarz Justynian podjął próbę odbudowania dawnego cesarstwa rzymskiego, bo Bizantyńczycy nie byli imperialistami. Można by powiedzieć, byli agresory. No i proszę was, tą tradycję zresztą w tej części bizantyjskiej przejmowała Rosja, ale tam był przez element turański, to tak ze sobą konkuruje. Ale opowiem wam a propos tej bizantyjskiej części kultury rosyjskiej anegdotę. Leciało samolotem 3 ludzi. Polak, Rosjanin i Francuz, a może wam to opowiadać? Tak, już 8 razy. No to znacie. No to... No to może być miło. To znaczy,
może nie wszyscy słyszeli, bo kolega to już jest od wielu lat moim słuchaczem, to już wie wszystko. On tylko robi działalność dobroczynną, że to nagrywa. Ale tak no, czasami już to wszystko wie, więc już go to tak nudzi, że wychodzi to odporze. Ja go rozumiem. Ale nie wszyscy słyszeli ten anegdotę. No. Może jeszcze ktoś nie słyszał. Ja nie słyszałem. No, to sporo kolegów, no to dla was. To powiem i dla tych, co będą w internecie słuchali. Otóż samolot musiał przymusowo lądować w Afryce. A były to czasy, kiedy jeszcze istniał tam kanibalizm. No i pojmano tych ludzi. Chciała ich ugotować po prostu, co jest dowodem wysokiego szacunku. Bo chodzi o to, żeby te ciała nie gniły, tylko żeby je pochować w formie strawnej w organizmie tych, no powiedzmy, nazywanych przez niepoprawnych politycznie ludzi kanibalami. Ja wam to tłumaczę, że to jest bardzo szacowny zwyczaj, znaczący szacunku dla zmarłego i to wysokiej kultury, tylko innej niż nasza. No tak. No i proszę, proszę panów, tam jest też taki zwyczaj, że przed włożeniem do kotła ci właśnie, którzy mają być godnie pochowani, nazwijmy to, w organizmach spożywców mogą wyrazić jakieś życzenie, że tylko to będzie możliwe, to ten kulturalny lud spełni. No więc pytają się najpierw Francuza, co on by chciał. Mówi, no, chciałbym się jeszcze przespać jakąś dziewczyną. Proszę bardzo, udostępniono. Pytają się Polaka, mówi, no to nie dajcie jakieś wódki, no to już wolę po pijanemu iść do tego kotła. Proszę bardzo, dali mu wódkę. Na koniec pytają Rosjanina. Polak. Nie, Polak chciał się ubić. A co to Polacy? Pić nie lubią? Teraz się prześladuje prawdziwych Polaków, bo się ściga tych, co według bizantyńskich norm za dużo wypili. To są represje antypolskie. Z punktu widzenia kultury. Polacy też potrafią pić. A potem brzuch rośnie. No rośnie, no, rośnie. Nie od wódki, od piwa. A od piwa też alkohol. Jak pan po piwie jedzie rowerem, to zaraz pana aresztują. I nawet do więzienia wsadzają. No rolę wypadają. No to pan ma je pozbierać. No mniejsza z tym. Można je zakonserwować w alkoholu i później spożyć. Widzicie, jak ja tolerancyjny jestem. Nawet z tych kultur afroafrykańskich pewne elementy proponuję. Więc proszę was, więc Polak się chciał napić, się porządnie napił, a Ruski mówi, a ja chcę, żeby tu przy całym plemieniu wasz szaman mnie w żopu kopnął. Dziwne życzenie, no ale szaman wykonał, kopnął w brzuchu, Ruski wyjął nagan, zastrzelił szamana, zastrzelił kacyka, całe plemię uciekło, bo uznało, że to Bóg z nieba. No i ten Polak i Francuz mówią do Wania, słuchaj, no bardzo dobrze, żeś nas uratował, ale no dlaczego pozwoliłeś nam drżeć, no mamy na serce, nie umarli, trzeba było samemu się zgłosić na pierwszego, a Ruski mówi, my nie agresory. Bez powodu pana nie wyciągnął. Teraz też, no ten kawał zdaje się jest aktualny nadal, ale nie w kontekście afroafrykańskim, tylko w kontekście wschodnioeuropejskim, nazwijmy to. No więc wracam do sprawy, proszę was, Bizancjum. Znaczy, te podboje Justyniana nie były działaniem agresywnym, tylko były dążeniem do utrzymania
dawnego Imperium Rzymskiego. Teraz też przecież, kochani, Putin w żadnym wypadku nie jest agresorem. On jest następcą cesarza Justyniana, który chce zachować dorobek. Tak jest. A nawet poszerzyć. Związek Radziecki miał duży dorobek aż do Łaby. No ja właśnie jestem ciekaw, czy on aż do Łaby planuje. To jest dla mnie ciekawe, bo tam co do Polski to jest sprawa trywialna. Ale dobra, czy aż do Łaby? Czy, wykona? Czy aż czy do Łaby? Się wykonać? Czy dojdzie do Łaby? Czy tylko do Łaby? Czy będzie w ogóle próbował? Ale była. Przecież sprawa Kaliningradu. Kaliningradu i jak Niemcy się do tego ustosunkowują. Przecież Niemcy marzą o zabraniu Rosji Kaliningradu. Jest ugrzebany. Tu jest problem. Tam są już i skandale. No ale... nie będę tutaj tego problemu geopolitycznego analizował. W każdym razie chodzi mi o to, że Justynian nie był agresorem. On chciał tylko zachować dorobek no, Rzymu starożytnego. Zakonserwować. Ale no, sporo odbudował, bo przecież główną część Afrykę Północną, kawał Hiszpanii, duży kawał. Włoch zresztą na Sycylii, tam w południowej części Półwyspu Apenińskiego, to posiadłości bizantyjskie bardzo długo się utrzymały, ale jednak zdecydowana większość tego, co Justynian odzyskał. Tych wszystkich Germanów pobił. Pobił, no ale nie na długo, bo no słuchajcie, jak Napoleon mówił, a ja to cytuję, magnetem można trąd zdobyć, ale na magnecie się nie da długo usiedzieć. I to mówię ku przestrodze Dyncancere. I we Włoszech powstała taka prowincja bizantyjska, która nosiła nazwę Egzarchat Raweński. Tak jest. Teraz do tego stylu budownictwa właśnie z wpływami wschodnimi, czy greckimi, nawiązuje parafia Barnabitów na Sowieckiego 15, bo dokładnie w tym stylu jest ten kościół wybudowany. To bardzo ciekawe. Skopiowali dokładnie. No niedaleko stąd można zobaczyć. No sąsiednia parafia. Więc proszę Was, sprawa wyglądała tak, że się Bizantyjczykom nie udało utrzymać większości tego, co odzyskał, nazwijmy to. I tam właśnie odkryto perspektywę w ogóle w plastyce na tym obszarze. To są dowody. W czasach bizantyjskich. To są dowody. Bardzo wiele cennych odkryć naukowych. Tak jest. No ale samego Rzymu przede wszystkim się nie udało utrzymać, bo tam barbarzyńcy znowu wleźli. No i proszę Was, no ale ta wschodnia część się jeszcze 1000 lat utrzymała. Kurczyła się, no ale to z powodu turańskich podbojów. No, to jest inna sprawa. Tym niemniej, no, cesarstwo bizantyjskie można nazwać cesarstwem 1000-letnim, bez przesady. Przy czym rosyjska kultura nawiązuje do tych tradycji i jest słynne powiedzenie. Pierwszy Rym to Rym, Cargrad II, a Moskwa III, IV nie będzie. Czyli Moskwa jako trzeci Rzym. No drugi Rzym to oczywiście Konstanca, Carogród. No, to jest i po rosyjsku, i po dawnej polszczyźnie też tak to. U nich Cargrad, u nas Carogród. I to jest po prostu Konstantynopol. Ale proszę Was, jak ta cywilizacja funkcjonowała? Bo tam właśnie po raz pierwszy powstało państwo, to duże państwo, wysoko zorganizowane o tej cywilizacji, dlatego nazywamy cywilizacją bizantyjską. Koniecznie ją tak nazwał. Proszę Was, w cesarstwie bizantyjskim klasą panującą, alias panującą grupą społeczną była biurokracja. Zdecydowanie. Biurokracja dominowała nad każdą dziedziną i ona układała
i stanowiła prawa, które chroniły przede wszystkim interesy biurokracji. Jak to wyglądało? Oczywiście była rozbudowana ta cywilna biurokracja państwowa, która się rozrastała coraz bardziej. Bo tam w centrali to w pewnym okresie było 10 tysięcy urzędników w Konstantynopolu. No oczywiście w terenie też ta biurokracja była. Żołnierze, wojsko, coraz bardziej żołnierze stawali się biurokratami od obrony narodowej, a nie żołnierzami. Dlatego od turańców dostawali siedzenie coraz to bardziej. Dalej, była regulacja biurokratyczna spraw gospodarczych. Biurokracja ustalała ceny towarów, regulowała to, co nazywamy handlem zagranicznym, ustalała cła i inne tego rodzaju opłaty, ustalała miejsca handlu różnymi rodzajami towarów na targowisku. Mieszała się do spraw gospodarczych, a nawet planowała sprawy gospodarcze. I do dziś pamiętam, jak, no, zacytuję, bo to było publiczne wystąpienie, nagrywane, można powiedzieć, prymasa niejako polskich socjologów, profesora Szczepańskiego, nie mylić z tym wybitnym masonem Janem Józefem Szczepańskim. To zupełnie inna osoba. Jan Józef Szczepański nie dostał nigdy profesury. Więc proszę was, profesor Szczepański, sam słyszałem to, tak, chciał wykazać, starał się wykazać, że pomysł gospodarki planowej to nie jest wcale żaden pomysł socjalistyczny, tylko że na pomysł gospodarki planowej wpadł kwaterniść armii cesarskiej, niemieckiej, Ludendorff. Gospodarkę planową to wymyślił Ludendorff, to jest prawda. Tylko niestety to świadczy o ignorancji historycznej, czy cywilizacjologicznej, może powiedzmy. Pana profesora, dlatego że, powiedzmy sobie szczerze, no, na ten pomysł wpadła już biurokracja w cesarstwie wschodnio-rzymskim, czyli w Bizancjum. Ale i w Polsce międzywojennej też Kwiatkowski. Dobrze, ale to już było po Ludendorffie. No jasne, oczywiście. Nie, on pokazywał najstarszy, jemu znany, jako socjologowi tego historykiem, znany jemu i zbadany przez niego przypadek, a to był Ludendorff. W czasie wojny wprowadził gospodarkę planową. No później to już byli epigoni Ludendorffa. Ale prototypem było planowanie bizantyjskie. Jak ktoś teraz znowu ignoranci mówią, że a, zerwaliśmy z tym komunistycznym czy socjalistyczną gospodarką planową. To wcale nie socjalistyczna, tylko bizantyjska. I ta bizantyjska kwitnie w Unii Europejskiej, o tym będziemy mówić też dokładnie. Ja na razie analizuję pierwowzór, bo z niego wszystko wynika. I biurokracji Unii Europejskiej też nic nowego nie wnoszą. Proszę, taką pozycję Bizantyjską. To jest siła cywilizacji bizantyjskiej, że samo Bizancjum przetrwało 1000 lat. No, biurokracja obroniła interesów potężnej warstwy biurokratycznej, tak jak obecna Unia Europejska broni interesów biurokracji europejskiej. Czyli ta biurokracja to jest taka klasa uprzywilejowana, która sama wymyśla prawo. W swoim interesie. W swoim interesie. Jak trzeba, to się nawet mobilizuje i, oczywiście, i daje więcej wolności społeczeństwu. Naturalnie. Ale ta wolność jest z łaski biurokratów. Nie, żeby sobie nie brali. No teraz słuchajcie, biurokraci są w strachu. Ale pominę tu względy geopolityczne. Ale w Kijowie powstało coś takiego jak Majdan.
To znaczy oddolna organizacja społeczeństwa. To jest niebezpieczeństwo. To jest dla biurokracji niebezpieczeństwo. Teraz na południowej i wschodniej Ukrainie. No oczywiście można mówić, że tam przysyłają ludzi ze specnazu, ale ci ludzie ze specnazu nic by nie zdziałali, by ich bardzo szybko policja ukraińska zdusiła, gdyby nie mieli gruntu społecznego. I nawet już dzisiaj słuchałem w telewizji, z kolegą żeśmy wspólnie akurat słuchali, jak no, premier ukraiński się usprawiedliwiał, że tak ta akcja przywracania porządku na wschodzie wolno idzie, no bo tam ludność cywilna, no nie chcemy zabijać ludności cywilnej. Bardzo ładne wytłumaczenie, ale jak zanalizować to, to okazuje się, że ludność cywilna popiera tych, no tych nawet tych ze specnazu. To no jest Rosjanie, którzy zostali osiedleni po II wojnie światowej. No, też, oczywiście, ale, no, ale to, to są miliony ludzi. Bo Ukraińcy zostali wyżynani, a Rosjanie osiedlali no, 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 ja nie wnikam w tej chwili w genezę. No i oni dzisiaj chcą wrócić do Moskwy. No dobrze, ale mnie chodzi o to, że powstaje dla biurokracji całego świata niebezpieczny precedens ruchów oddolnych. Zresztą dla biurokracji tak, rosyjskiej to też jest niebezpieczne. Ja liczę na to, że do Warszawy też tak ruszy. No to no jak kolega by się z tego cieszył, to może liczyć na wsparcie zielonych ludzików. Jakby się w Warszawie zaczęło. Ja nie chcę tego oceniać, bo ja nie jestem od oceniania, tylko jestem od dochodzenia prawdy. Przynajmniej jak na razie. Można prosić definicję biurokraty? Biurokrata? A, to on chce, żeby już wprowadził swoją. Używa stereotypów negatywnych. Fuu, ja się brzydzę stereotypami. Ale to jest pojęcie socjologiczne. Pasożyt. Nie, ja nie będę używał tego, tylko podam definicję. No to można poprosić o definicję. Definicja jest moja. W literaturze nigdzie tego nie znalazłem i wobec tego sam musiałem. No w literaturze to były takie definicje, jak kolega podał. A mnie to nie zadowalało poznawczo. No. Słuchajcie. Biurokrata to jest taki urzędnik, którego władza, czyli moc decyzyjna, wynika wyłącznie z jego pozycji w hierarchii urzędowej. I druga, to jest jedna cecha. I druga cecha, który decyduje o działaniach nie tylko swoich podwładnych, gdyby decydował tylko o działaniach swoich podwładnych, no to każdy na kierowniczym stanowisku człowiek byłby biurokratem. Moja definicja jest bardziej precyzyjna. Ale on podejmuje decyzje, które dotyczą nie tylko jego ewentualnych podwładnych, ale i innych ludzi. Więc w tym rozumieniu proszę zauważyć, że naczelnik poczty nie jest biurokratą, bo on tylko decyduje o tym, co robią jego podwładnie, ale nie ma prawa decydować o tym, który list doręczyć, a który nie, bo to już by dotyczyło ludzi. No czarny gabinet na poczcie może co najwyżej cenzurować listy, ale nie ma uprawnień do ich konfiskowania. Zauważcie. Natomiast już urzędnik, który nawet nie jest na kierowniczym stanowisku, ale urzędnik skarbowy, który podejmuje decyzję samodzielnie o podatkach i przy pomocy tych podatków może zrujnować dowolnego biznesmena. W mediach mamy sporo takich przykładów. To już jest biurokratą według mojej definicji. Zauważcie, że ona jest bardzo precyzyjna diagnostycznie. A teraz kim są urzędnicy? Urzędnicy to jest baza społeczna biurokratów. Dlaczego biurokraci dbają o to, żeby rozszerzać no po prostu warstwę urzędników. Ale zauważcie, że rozróżniam tu precyzyjnie biurokratę od urzędnika. I nie każdy urzędnik jest biurokratą.
Więc jak będzie hasło rozprawy z biurokratami, to nie może to oznaczać hasła walki z urzędnikami, bo urzędnicy są potrzebni. Biurokraci nie. Bo decyzje dotyczące narodu powinien podejmować naród. Bo na przykład w Szwajcarii, która ma cywilizację łacińską, ustawy muszą przechodzić przez referendum. Coś podobnego było w Polsce przedrozbiorowej i instytucja liberum veto właśnie miała to zabezpieczać. Więc co uważa? Ale z tego nie wynika, że nie ma urzędników w Szwajcarii. Oczywiście, że są. W Polsce przedrozbiorowej też byli urzędnicy. Godności różne były, aż tych godności była za dużo. No ale to było lepiej nadać honorową godność, zamiast dawać władzę danemu facetowi zasłużonemu. W monarchii można nadawać właśnie tytuły szlacheckie, arystokratyczne, które nie łączą się z żadną władzą, ale... Czy można być biurokratą prywatnym na przykład też? A może być, oczywiście, tak, no ale jeżeli ten prywatny dysponent ma uprawnienia urzędowe, to już wtedy on jest częścią, tak jak ci oligarchowie na Ukrainie, oni już są w gruncie rzeczy częścią biurokratycznego aparatu państwowego. I to zlewanie występuje i w Rosji, i na Ukrainie. I proszę was, dlatego biurokraci zaczynają się bać tego, co się dzieje na Ukrainie. A ja to oczywiście staram się tego nie oceniać. Jestem absolutnie neutralny obserwatorem, tylko analizuję to zjawisko. Widzicie, te zjawiska mają wiele aspektów cywilizacyjnych. No, teraz proszę was, wracając do tego pierwowzoru, prototypu niejako cywilizacji bizantyjskiej. Więc była pełna ingerencja biurokracji w życie gospodarcze. Oczywiście w sprawy ochrony zdrowia też, no starano się zachować te różne higieniczne urządzenia, nie dopuszczali w Bizancjum tej dewastacji, tak jak miała miejsce na terenie Italii na przykład. Dalej proszę was, no sprawy obronności. Wojsko było pod kontrolą biurokratów wojskowych i z żołnierzy robiono urzędników do spraw obronności. To jako tak długi czas funkcjonowało, trzeba przyznać. Jak wyglądały sprawy nauki? To jest bardzo istotna sprawa. Otóż o wiedzy ludzi decydowano w sposób sformalizowany. A nie tak, że ktoś sobie miał wiedzę. Ja to na przykład to, co my robimy, to jest zupełnie niebizantyjskie. No, każdy sobie, kto chce, to słucha, kto nie, to nie. Jak kolega już te rzeczy ma w bańcu, tak już go to za bardzo nudzi, to sobie tam wychodzi na chwilę odetchnąć od tych oparów informacji. Powiedzmy, no ale powiedzmy robi działalność, dobroczynność informacyjną, że nagrywa to i udostępnia. No ale proszę was, my żadnych certyfikatów nie wydajemy, żadnych egzaminów, kolokwiów, nic nie prowadzimy. To jest no, to, co nazwałem organizacja naukowa bez organizacji. W Bizancjum tak nie było. W Bizancjum o kwalifikacjach orzekano na podstawie pism, bumag, wystawianych przez urzędowo kompetentne osoby. I te osoby, które miały uznaną urzędową wiedzę w danej dziedzinie, kształciły następców. U nas na przykład, żeby była jasność, nie ma w ogóle w wykazie specjalności naukowej, nie ma w ogóle cybernetyki społecznej. Proszę sprawdzić w odpowiednich dokumentach. Nic takiego nie istnieje. Więc ja nie jestem osobą urzędowo uprawnioną nawet do wydawania jakichkolwiek certyfikatów. No, kiedyś oczywiście byłem promotorem wielu prac, ale to prace były z politologii.
na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, albo na Wydziale Zarządzania Administracji Uczelni Kieleckiej, ale to był z politologii. Chociaż moje seminarium merytoryczne było właśnie z cybernetyki społecznej, ale to traktowano jako politologię. A w tej chwili jestem na emeryturze, to żadnych już uprawnień bumagowych nie mam. Nikomu nic nie mogę wystawić. Mogę co chcę, tylko to nie będzie miało żadnego grafantu, czyli mocy urzędowej. Zwłaszcza, że cybernetyki społecznej nie ma w wykazie specjalności naukowych urzędowych u nas, a cybernetyki społecznej w szczególności, już nie mówiąc o metacybernetyce. Natomiast jest wprawdzie Wydział Cybernetyki na WAC-ie, ale im nie można nadawać doktoratów z cybernetyki. Oni nadają z automatyki, zdaje się. Co? Czy informatyka. Tak. Z cybernetyki nie wolno wydawać doktoratu, więc to jest taki Wydział Cybernetyki bez uprawnień nadawać doktoratów z cybernetyki. Ale wiecie, ja tu wam powiem hipotezę, ale tylko hipotezę, więc proszę to sobie tam weryfikować po swojemu. Otóż, dlaczego? No, nic prostszego, jak podjąć decyzję o powołaniu Wydziału Cybernetyki, nie? Który by miał uprawnienia do nadawania. No tak, ale po to, żeby mieć uprawnienia do nadawania stopni naukowych i tytułów, to już nawet nie ma o czym mówić, ale stopni naukowych w danej dziedzinie, no to trzeba mieć odpowiednią ilość naukowców, specjalistów z danej dziedziny, a takich nie ma. Jedynie nawet w Informatorze Nauki Polskiej figurowałem, jak długo pracowałem, ze specjalnością cybernetyka społeczna, ale mam jedyny taki. Dalej, proszę was, jeszcze w wykazie tym urzędowym naukowców figuruje ze specjalnością cybernetyka społeczna, już nie w Informatorze Nauki Polskiej, ale jeszcze w tym internetowym figuruje, no ale jako jeden, jedyny. No to jeden nie wystarczy do tego, żeby nadać uprawnienia z tej dziedziny. I mogę wam powiedzieć, że od czasu Gierka miałem pełną swobodę działania, publikowania. Możecie na autonomię sprawdzić, ile rzeczy w 70-tych latach. I jeszcze na początku 80-tych publikowałem. Ale jak zaczynałem szkolić kadry metodami urzędowymi, także już z grafantem, to zawsze mi to torpedowało w taki czy inny sposób. Czyli robić mogłem sobie wszystko, co chcę, ale od szkolenia kadr wana. No tak, bo jakbym wyszkolił, byłoby już więcej naukowców ze specjalnością cybernetyka czy cybernetyka społeczna, to można by było powołać wydział z uprawnieniami. A od tego wala. No, ja to całkiem dobrze rozumiem, bo jak kiedyś już mówiłem, jeden z naukowców, który opiniował mój dorobek dla Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej przed docenturą, napisał, że Kosecki używa cybernetykę w sposób, który może się okazać niebezpieczny dla całego środowiska naukowego. I to jest święta prawda. To jest święta prawda. Ale chodzi o niebezpieczeństwo biurokratyczne. To biurokraci. Oczywiście, biurokraci naukowi, więc to, co jest teraz na uczelniach, to my nazywamy biurokratyczna imitacja nauki, BIN po prostu. To jest BIN. Tak jak wojsko, to jest biurokratyczna imitacja wojska. Policja to jest biurokratyczna imitacja policji. Wszystko w dokumentach się musi zgadzać. Najważniejsza jest prawda formalna, a nie materialna, chociaż są niektórzy i policjanci, i naukowcy, i wojskowi, którzy nie są binowcami, czy biwowcami, czy bibowcami. I starają się działać nie po bizantyjsku, ale oni mają ciężkie życie, ja im współczuję. Wiem,
coś o tym, dlatego że właśnie próbowaliśmy z ORMO zrobić w tych ostatnich latach PRL łacińską policję. I te działania moje, a mam to udokumentowane, były już zaawansowane, bo to zlikwidowano ORMO. Jedna z pierwszych, a jeżeli nie pierwsza ustawa nowego Sejmu, niekomunistycznego w 1989 roku, wczesną jesienią 1989, to była likwidacja ORMO. Jeszcze przed likwidacją SB, przed reformami Balcerowicza, najważniejsza była likwidacja ORMO. Bo myśmy już tam mieli zalążki łacińskiej policji, szkolonej według przedwojennych wzorców, unacześnionych cybernetycznie. No, jakie instytucje kontrolne niszczono? Wszystkie. Ale najpierw ORMO. Wiedzieli złodziejscy biurokraci, co robią. Najpierw zlikwidowano ORMO, potem zlikwidowano artykuły w kodeksie karnym antyaferowe, potem przestępstw gospodarczych w policji i na koniec SB, w której też był pion gospodarczy. To nie samą polityką SB żyło. I kolonizacja Polski się zaczęła. I rozpoczęła się pełna kolonizacja. Hulaj dusza piekła w nieba, a w Tułopie już nie było pionu gospodarczego. Dopiero po paru latach odtworzyli, ale tam już nikt z fachowców porządnych nie chciał iść. No bo jedni poszli na emeryturę, a drudzy zostali zakontraktowani przez, domyślacie się, gangi po prostu, różnego rodzaju. I trudno się tym ludziom dziwić. Ja nie oceniam. Ja mówię, głównymi winowajcami są ci, co uniemożliwili zorganizowanie w Polsce porządnej łacińskiej policji, którą ja zacząłem organizować w 1910 roku, ten kurs dla oficerów policji, już najjaśniejszy, za czasów premierostwa Siły Spokoju Radnego. No i proszę was, dowody na to mam, bo skrypt oparty na treści tego kursu, co mi się udało zorganizować. Później wyszedł jako podręcznik skrypt dla oficerów policji, to uczelnia kielecka moja by wydała. Ale początkowo to było szkolenie tych oficerów policji oficjalne, w Legionowie zresztą. Więc proszę was, no to była walka cywilizacyjna. Bizantyjcy policyjni, już tak biorę najkorzystniejszą dla nich interpretację. Bizantyjcy policyjni storpedowali próbę tworzenia łacińskiej policji w Polsce. I to jest wszystko. Proszę was, oczywiście za tym też stały gangi i obce agentury, ale nie chcę tu w tej chwili spiskowej teorii rozwałkowywać. Mówię tylko na płaszczyźnie cywilizacyjnej. To był konflikt cywilizacji. I teraz na Ukrainie jest też konflikt cywilizacji, bo masy ludzi zaczęły się aktywizować. I Bizantyjcy różni, krajowi i zagraniczni, czyli Ukraińcy spoza Ukrainy, starają się to kontrolować. To jasne, taki bizantyjski interes. No, czego od nich chcieć? Bronią swoich interesów. Ja klasowych, mówiąc po marksistowsku. Się cofnę trochę do czasu Cesarstwa Bizantyjskiego i późnego Rzymu. No tak, bo właściwie jeszcze jesteśmy w tych czasach. Uczyłem się na pierwszym roku studiów, że tam, poza tym, że biurokracja właśnie miała się idealnie, to korupcja była rzeczą uważaną za normalną. Nie było to w ogóle ścigane. I na czym ta rzecz polegała? Profesor od historii starożytnego Rzymu mówiła tak, trochę mi wszystko brało, że powiedzmy w jakiejś wyspie, na jakiejś wyspie greckiej, czy na Krecie, czy innym, nastąpiło trzęsienie ziemi. I urzędnik odpowiedzialny za to wysyłał posłańca do Konstantynopola z dwoma dywanami, które miały być łapówką. I on najpierw... Żeby go nie karać. Najpierw musiał jeszcze zapłacić za podróż, żeby był dopuszczony do tego wyższego urzędu na posłuchanie. A najpierw jeszcze jeden dywan był przeznaczony do takiego urzędu, który w ogóle dopuszczał do tego wyższego urzędu. I tam była masa takich posłańców z różnych prowincji Bizancjum w różnych sprawach, każdy ze swoim dywanem. I ten, który dopuszczał do tego właściwego urzędnika
przychodził następnego dnia. Oni oczywiście leżeli na korytarzu, to się nazywało wiszenie u klamki. Tam była klamka i ten urzędnik wychodził i patrzył, kto ma najładniejszy dywan. I tego brał pierwszego na posłuchanie. I to było całkiem legalne. Tak, całkiem legalne. I potem, więc oni jak tam spali, to się owijali tymi dywanami, mówię, to śmiesznie wyglądało. A co mieli marzyć? A potem, jak już ten wreszcie został dopuszczony, oczywiście tamten dostał gumaszkę, że może iść, to szedł do właściwego urzędu i tam też czekał w kolejce z tym drugim dywanem dobrych kilka tygodni, może nawet miesięcy. Czyli u następnej klamki. Tak, do tej właściwej, u tej właściwej klamki, żeby zrelacjonować od swojego szefa, że tam było trzęsienie ziemi i oni tam, ci niżsi urzędnicy na tej wyspie, potrzebują interwencji z góry. No i dawał ten dywan. Tak, tak, tak. I dawał kolejny dywan już temu właściwemu. Panie kolego, to jest dla mnie dowód, bo nie wiedziałem, że to aż tak było precyzyjnie wszystko uregulowane. Mam prośbę, jakby kolega z podaniem źródła napisał to, co powiedział i przesłał mi e-mailem, to ja to w następnych moich pracach będę się powoływał. To mówiła pani profesor Ewa Wiprzycka-Brawo. Ale proszę mi to przesłać. Ja będę się powoływał prawidłowo na kolegę, cytuję, znaczy nie na tą panią, ale cytuję za kolegę, bo to tak powinno być. Może to być bardzo proszę. Historia stara. Będę cytował kolegę i tą panią profesor. Ale proszę mi, a jakby jeszcze do jakiejś publikacji jej pan dał, to jeszcze lepiej. Ale ja podam, cytuję za kolegę, bo tak się powinno to robić. Dzisiaj w Polsce nie trzeba dźwigać dywanów, wystarczy przelew bankowy zrobić. No tak, tak, bo ludzie są schrali, no, brak tężyzny. I wtedy ludzie byli arscy. Dywany dźwigali. Zresztą pewnie ten miał pachołków, co te dźwigali. Dywany wtedy to było drogocenna rzecz, bo to były perskie dywany, nie byle jakie. No więc proszę bardzo, to jest strasznie ciekawe. Znaczy ja wiedziałem i chciałem nawet mówić o tym, że korupcja tam kwitła, bo była. Korupcja jest nieuchronna. Tam, gdzie jest oligarchia biurokratyczna, to korupcja musi być. Ale nie wiedziałem, że to aż tak było precyzyjnie określane. Oczywiście, no, prędzej czy później biurokracja legalizuje korupcję, to jest nieuchronne. No teraz proszę bardzo, ujawnił jeden były biurokrata materiały obciążające aktualnych biurokratów, to już się mówi, że to uległo przedawnieniu. Ale kochani, Jurgiel zagraniczny, czyli... Kanał sterowniczy niemiecki. Tak? To jest kanał sterowniczy niemiecki. No, nawet jeśli to nie jest formalnym już przestępstwem, bo uległo przedawnieniu, to politycznie dyskwalifikuje i jest to temat dla kontrwywiadu. No oczywiście. A kontrwywiad nie jest tylko po to, żeby zamykać szpiegów. Zamknięcie szpiega jest dowodem klęski kontrwywiadu, bo namierzony szpieg to jest bezcenne źródło i inspiracji, i informacji i inspiracji. Namierzonego szpiega się futruje odpowiednimi informacjami, dezinformacjami i tak dalej, a aresztowanie jest dowodem, że już był tak skuteczny, że nie szło go odorbić. I nie ma się czym chwalić, jak się kontrwywiad chwali aresztowaniem szpiega, to się chwali swoją klęską. Niefachowcy tego nie wiedzą. Natomiast proszę was, w tej chwili to jest temat, no, nasz doktor Brzeski napisał krótko, że jeżeli ta informacja pana Piskorskiego jest prawdziwa, to mamy klasyczny przykład agentury wpływu. Ale jest prawdziwa. Nieważne, czy karalny, czy niekaralny, a że jest nieprawdziwa, to mamy przykład klasyczny wrogiej informacji toksycznej, która ma wywołać zamieszanie i dyskwalifikować. A ustalenie, czy to jest przykład dezinformacji toksycznej, czy wrogie inspiracji, to jest właśnie temat jak kontrwywiad. On się tym powinien zajmować. I wojskowy, i cywilny, już w tej chwili. No ale wyobrażam już sobie tych kontrwywiadowców, takich odważnych, że będą rozpracowywać aktualną władzę. Jakoś to się nie mieści w mojej wyobraźni. Może ja mam za słabą wyobraźnię. Już mówię samokrytycznie. Wracam teraz do dalszej sprawy. Proszę was,
Otóż no tutaj ta korupcja zżerała imperium bizantyjskie. No i nasze państwo też jest zżerane przez korupcję. A ile jest zżerane przez korupcję zagraniczną, to będzie ciekawy eksperyment socjologiczny z tym, jakie skutki wywołała ta informacja pana Piskorskiego, która nie jest zamiatana pod dywan, tylko jest wałkowana. No to słuchajcie, ja tylko mogę powiedzieć jedno. Przechodzę jak kiedyś po budynku naszego rządu i słyszę tak, co to jest? Patrzę, a to korupcja zżera biurokrację. Proszę was, ale koło Sejmu też takie łaskanie słychać. To chyba jest gorsza wada biurokracji niż korupcja, która zabija państwo, a to jest mianowicie fakt, że coraz większą grupę ludzi, którzy nie wytwarzają żadnych dochodów, utrzymuje reszta. No tak, czyli to jest. Rozrost biurokracji. To już jest, nawet jeśli ta biurokracja jest idealna, uczciwa, no prawie że święci biurokraci, to oni generują coraz większą moc jałową. O tym będziemy mówić przy cybernetycznej teorii systemów autonomicznych. Oni generują moc jałową, nawet jeśli są idealni. Mam taki pomysł, żeby rozwalić takie bizantyńskie państwo. Co pan o tym sądzi? Wszyscy wstępują do klasy biurokratycznej. No to wtedy wszystko się zapali. Wszystko się. A że natura nie znosi. Nie, ale oni wtedy będą żyć. Natura ma wstręt do próżni, jak mówili starożytni Grecy, i stara się ją wypełnić, to przyjdzie tu obca biurokracja. Także to rozwalanie państwa nie jest metodą. No państwo trzeba transformować na modłę łacińską, a nie rozwalać. No to, co się dzieje na Ukrainie, to jest z jednej strony oddolne działanie, ale z drugiej strony jest to też rozwalanie państwa. Ale to jest inna sprawa, kochani. Jak długo, no proszę, przypominam to, co już mówiłem, że jak na razie te wszystkie inicjatywy, które no, dezorganizują państwo, odbywają się na terenach, które nigdy do Rzeczpospolitej nie należały. Ja się nie czuję jako Polak powołany do tego, żeby to oceniać. Dlatego tylko jak wejdzie na nasze dane tereny, to będziemy rozmawiać. A to, co było w piątek w Odessie, gdzie... Odessa nigdy do Polski nie należała. Ale należała do ten teren należał do Mołdawii, która była lędem Królestwa Polskiego. A potem przez pewien czas... Nie, problem Wielkiego Księstwa Litewskiego, a wtedy, kiedy już nastąpiło ścisłe złączenie po Unii Lubelskiej, to już nie było. Już była tureckim lędem. No, wiecie pan. Także nawet historycznie... Ale tamto ci majdanowcy, chyba nawet przyjezdni, spalili żywcem 31 prorosyjskich demonstrantów. No tak. Takie rzeczy w czasie wojen domowych i anarchii się dzieją. Dlatego nie uważam za dobre działanie rozwalanie państwa. Zginęło, ponieważ uciekali, skakali przez okna z tego budynku. No tak, tak, no wiemy. Z tym, że mamy informacje jednokanałowe i żeby mieć informacje drugokanałowe, znaczy ścisłe mówiąc, to są tylko komunikaty z jednego źródła. A żeby mieć informacje, to trzeba by porównywać z komunikatami z rosyjskiego źródła i to dopiero by była informacja. Ale ja już nie mam czasu, żeby jeszcze ruską telewizję oglądać, więc nie chcę się wypowiadać, bo to są wszystko co najwyżej informacje niezweryfikowane. Przestrzegam, bo w tej chwili toczy się wojna informacyjna i to wszystko, co się u nas podaje, to ma wartość sterowniczą, a nie poznawczą. Przestrzegam. Przed uleganiem emocjom. Bo to się podaje nie za poznania rzeczywistości, tylko dla sterowania emocjami. Ale z tej informacji wynika, że to ta strona nie prorosyjska, niewiele, ta druga. Niewiele wynika. No tak, ale oczywiście, ale no, chciałbym mieć informacje ze źródła. No, wracając teraz, proszę was, to pan mówił, więc... Dalej, słuchajcie,
Jak wygląda sprawa religii? Bo jeszcze to chcę skończyć. Jeszcze mamy chwilę czasu, bo kolega... Jeszcze 6 minut. O. Więc proszę was. W Bizancjum nastąpiło stopniowe zacieranie różnic między władzą państwową polityczną, a władzą religijną. To był proces, który trwał dość długo. Zakończył się schizmą, ale schizma dopiero w XI wieku, a Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie istniało już wtedy 600 lat około. Długi czas nie było schizmy, ale była konkurencja między Patriarchatem Wschodnim i Patriarchatem Zachodnim. Właśnie ta konkurencja się dopiero zakończyła, zwracam wam uwagę, porządnie, formalnie, dzięki temu niedawnemu stanowisku wspólnemu Patriarchatu Moskiewskiego i naszego Episkopatu, który niewątpliwie działał chyba z polecenia nawet stolicy apostolskiej w Rzymie. To właściwie jest dopiero urzędowy taki społeczno-sterowniczy, nie mówię o stronie czysto religijnej, bo to już wcześniej uzgadniano pewne rzeczy, ale to już jest taki społeczno-sterowniczy dokument. Proszę was, o co tam chodziło? Otóż cesarz Kajzaros nawiązywał do tradycji greckich, bo Greka stała się użytkowym językiem. Zadaniem nauki było nie dokonywanie nowych odkryć, tylko konserwowanie starożytnego dorobku i prawnego. Na samym początku istnienia Bizancjum Justynian wydał kodeks justyniański. To dowód, że to prawo już nie było oparte na etyce i nie było takie oczywiste dla Bizantyjców. Trzeba je było skodyfikować, co w Rzymie klasycznym nie było potrzebne. No i dalej nie mogła być dwuwładza. Na Zachodzie walka o niezależność Kościoła od państwa się długo toczyła. To cała walka o inwestyturę, będziemy o tym mówić, w cywilizacji łacińskiej. W Bizancjum tego sporu nie było, dlatego że faktycznie dominowała władza państwowa. Wprawdzie Kajzaros nie musiał mieć święceń nawet kapłańskich, ale faktycznie on decydował o nominacjach duchownych, on zwoływał synody i faktycznie duchowieństwo było, no mało tego, religię uznano za religię państwową, czyli ideologię państwową. I poddani cesarza, ci pełnoprawni, wyznawali chrześcijaństwo w tej odmianie wschodniej. Faktycznie była to ideologia państwowa, a duchowieństwo spełniało funkcję funkcjonariuszy od programowania ideologiczno-państwowego. Już mówię w języku cybernetycznym. Tak było zresztą później z Rosji carskiej. To na następnych zajęciach szczegółowo mówię, bo to jest bardzo ciekawa odmiana, kultura rosyjska w ramach cywilizacji bizantyjskiej. Bo jest kultura rosyjsko-turyńska, jest kultura rosyjsko-bizantyjska i one się ścierają. To nie jest taka sprawa, żeby to jakaś powstała twórcza synteza. Te elementy są w Rosji, w rosyjskiej kulturze obecne i to powoduje duże napięcia, takie ruchy tektoniczne. To będę omawiał w kontekście Rosji później. A tutaj chodzi o to, że Kajzaros faktycznie był zwierzchnikiem kościoła administracyjnym. Nie mieszał się do dogmatów absolutnie, więc to pod tym względem nawet zakusów takich nie miał. Tym niemniej oficjalna doktryna mówiła, że namiestnikiem Boga na ziemi jest cesarz. I nawet na tronie, tron cesarski był taki dwuosobowy, ale nie cesarzowa tam siedziała, tylko było puste. W jednej części siedział Kajzaros, a druga część była pozostawiona dla Pana Boga.
I proszę was, właśnie cesarz wprawdzie nie był w tym sensie głową kościoła, jak jest nasz papież. Nasz papież może ogłaszać coś do Manty. Pius XII też ogłosił do ostatni dogmat ogłoszony, Maryjny, prawda? To Pius XII ogłosił. Benedykt XVI chciał ogłosić następny dogmat Maryjny o Matce Boskiej jako współodkupicielce. Przepośredniczce łaski. A to jest od dawna, ale o współodkupicielce to jest bardzo ciekawa sprawa. No i proszę was, kajzarz nie ogłaszał żadnych dogmatów, więc tu nie było problemów, ale o sprawach administracyjnych, kościelnych absolutnie decydował, tak jak później car rosyjski poprzez Święty Synod. No i kraje prawosławne od Bizancjum to przejęły. Przejęły, tak jest, jak najbardziej. A nawet nie tylko prawosławne, także się inne kościoły wschodnie dominowały. Ale tu mówimy nie tylko o kościele, ale o państwie. Bo właśnie w Bizancjum nastąpiło zranie funkcji państwowo-sterowniczych. Kościelnych, nie spraw dogmatycznych, ale funkcji społeczno-sterowniczych. Państwa i kościoła po sobie Kajzarosa. Z tym, że krytyka Kajzarosa, czyli w ogóle krytyka biurokracji, była traktowana w związku z tym jako bluźnierstwo. Czyli bardzo ciężki grzech. Opozycja legalna była traktowana jako rzecz, właściwie bluźniercza działalność, nie była absolutnie tolerowana. To zresztą zauważcie, ile elementów mimo wszystko cywilizacji łacińskiej jest w obecnej Rosji. Putin oficjalnie toleruje opozycję, ogranicza ją, to inna sprawa, to jest element bizantyjski, ale wpływ łaciński na Putina i jego rządy to jest tolerowanie legalnej opozycji. I to i lewicowej, i prawicowej, ale to dopiero jak się zna na o cywilizacjach można zrozumieć. Słucham? Tak, to pan wnika w jego osobiste motywy, a ja nie wnikam, tylko stwierdzam fakt cywilizacyjny. To jest analiza czysto cywilizacyjna. Jakie są jego motywy, to jest jego sprawa. I to jest, trzeba by robić analizę już wyłącznie socjocybernetyczną. A tu się jeszcze trzymam spraw cywilizacyjnych. No i teraz słuchajcie, była ciekawa sprawa. No Putin, choć jest człowiekiem pobożnym i ma kierownika duchownego, mnicha prawosławnego, którego się spowiada, żebyście wiedzieli, to proszę was, nie traktuje opozycji jako bluźnierstwa. Takich argumentów nie używa. No i teraz proszę was, cesarzy bizantyjskich w większości przypadków obalano w wyniku rewolty pałacowej. To nie przechodziło w lud, biurokracja pilnowała, żeby to były przewroty pałacowe, zabijano nieraz cesarzy, interpretowano to tak, ale dopiero po detronizacji, że no niestety cesarz zaczął grzeszyć, opatrzność Boża odwróciła się od niego i dlatego został pozbawiony. I wtedy już można to było tego odsuniętego, a często nieboszczyka, krytykować. I to już nie było. Ludzie jeszcze zauważcie, poprzednią władzę u nas można, no bo na PRL-u można psy wieszać, prawda? To jest typowy bizantynizm u nas, biurokracja bizantyjska. Natomiast za krytykę aktualnej biurokracji, no jakąkolwiek krytykę to można oberwać i to nieźle. Mamy wiele takich przypadków. Chociaż oczywiście, no, jeszcze jakieś u nas elementy łacińskie są. Takie niedojedzone resztki, jak powiedział obrazowo, ale jeszcze są. No powiedzmy, jest to dozwolone, krytyka biurokratów. Nie jest bezpieczna, że obecnie pan Jocyk jest bezpieczna, ale jest dozwolona. No i czasami, jak ktoś to robi inteligentnie, to może bezkarnie to ujść. A nawet jak będzie sprytny, to może wygrać wybory. No to wtedy już poprzednią biurokrację można objeżdżać jak górą sukę. To jest element bizantyjski. I tu właśnie na tym chciałem zakończyć. Patrzcie, ile tutaj my mamy elementów cywilizacji bizantyjskiej, a będziemy jeszcze dalej omawiać.
ścieranie się tych cywilizacji już w czasach późnego średniowiecza i czasach nowożytnych i teraz. No i zresztą już chyba sami sobie możecie dać wiele przykładów biurokracji europejskiej. Przecież ci biurokraci europejscy faktycznie są bezkarni. Prawo europejskie jest tak położone, żeby tych biurokratów europejskich nie można było legalnie ruszyć. Nie ma jakiejś takiej policji, która by miała władzę zamykania tych biurokratów za to, co oni wyprawiają. Nie ma. Ale będziemy to patroszyć bardziej dokładnie. W każdym razie na dzisiaj tyle.